Halo, 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 witajcie wszyscy na kanale Archeolodzy Fajfi. Dzisiaj dla Was ciąg dalszy kolumn głośnikowych, tym razem z trochę wyższego pułapu cenowego. Po tej stronie wita Was Michał, a po drugiej stronie Darek. Darek, Darek, witaj. Tak. Witaj Michale, cześć, witajcie. I tak jak wspomniałem, robimy sobie ciąg dalszy kolumn głośnikowych, popularny serwis aukcyjny, chyba najbezpieczniejszy w tej chwili w Polsce. Cena od 2000 do 5000, no są droższe, można by było jeszcze dalej, natomiast myślę, że ten pułap cenowy jest dosyć ciekawy, będzie dosyć ciekawy. Też skupimy się też na tych starszych wypustach, o ile będzie to możliwe. Mam nadzieję, że to w miarę sprawnie pójdzie. No i zobaczymy, co nam się tutaj trafi ciekawego. No to zaczynamy od początku. Może zaczynamy od początku. Sortowanie oczywiście od ceny najniższej. Infinity. Infinity. Kolumny podłogowe, jak widać, potężne. Dosyć ja dobrze. Pamiętam takie moje, że wejdę ci w słowo, pierwsze obcowanie z kolumnami Infinity, to był tak jakoś początek lat 90., tudzież pierwsza połowa lat 90. i mój kolega kupił, nie takie może, nie podłogówki, to były bardziej monitory, takie szczupłe monitory, i wtedy pierwszy raz właśnie spotkałem się ze znaczkiem Infinity. Jako że to był początek lat 90., no to człowiek był przyzwyczajony tam do Diory, do Unitry, tak? Nic poza tym, Altusa, Altona, nic poza tym nie widział, czy tam Space 86. I tak. To właśnie było, to była moja, Michale, pierwsza styczność, powiedzmy, z tak zwaną technologią zachodnią, no i z takimi zestawami kolumn z prawdziwego zdarzenia, pomijając oczywiście te, które przed chwilą wymieniłem. On też miał wtedy całą wieżę taką Technicsa, no. Więc to był fajny zestaw i to były właśnie, pamiętam, kolumny właśnie Infinity. A to taka dygresja. Tak, no czy głównie Infinity kojarzy nam się ze sprzętem Car Audio i to na polskim rynku głównie to zostało ściągane, było ściągane. Sam używam w cenie, natomiast no, w sprzęcie Home Audio, jak widać, też sobie nieźle poczynali zresztą. Tutaj ciekawostka taka, sobie otworzyliśmy kolumny od 4 do 8 ohmów w sensie impedancji, natomiast to też uwaga dla Was, że to nie tak, że one sobie dryfują od 4 do 8 ohmów, tak? No, gdzieś tam można by przyjąć, że te kolumny mają 6 ohmów i to jest taka bezpieczna impedancja tych kolumn. Natomiast, tak natomiast to ciekawe, tutaj jest przedział podany dla wzmacniacza od 10 do 175 W i to nie jest żadna ściema, w sensie takim, że faktycznie te kolumny zasili i wzmacniacz, który ma 10 W na kanał, i taki, który ma 175, więc warto o tym pamiętać, że i te duże mogą być zasilane przez te nasze staruszki z lat 60., 70. po 10-12, a czasami lampy, które mają po 3-5 W, nie? Dokładnie tak. No, cena całkiem. Jeżeli ktoś lubi kolumny i ma miejsce oczywiście na kolumny podłogowe, to całkiem fajna cena. Ja bardzo lubię i myślę, że to będzie naprawdę jeden z dobrych, lepszych, lepszych wyborów oczywiście, jeżeli chodzi o kolumny głośnikowe. Tutaj zobacz, jeszcze są podane wymiary, bo tutaj zdjęcia nie zawsze odzwierciedlają wielkość kolumn. Tak, już wszyscy wiemy, nieraz żeśmy się przejechali. Tak, bo to ci, zdjęć. Inaczej, podłogówki raczej będą duże, tak jak tutaj mamy prawie to metr są duże wysokości. Podłogówki, tak. Prawie metr wysokości, 94 cm, tak, więc to już spore kolumny. To już spore. To znaczy, i to też jest ciekawe, bo jeden z komentarzy chyba pod poprzednim którymś z materiałów był taki, że faktycznie te kolumny duże nie nadają się do małych pomieszczeń. I zresztą Grzegorz też podnosił tego typu argument często i to ma swój sens. Tylko że ja tutaj moja mała dygresja, jak zwykle, bo muszę. To nie jest tak, że kolumny duże nie mogą zagrać dobrze w małym pomieszczeniu, bo to nie jest tak, że każdego typu muzyki słuchamy bardzo głośno i musimy wykorzystać ich nominalną moc 100, 150 czy 200 W, bo możemy ich słuchać znacznie ciszej, jeżeli to będzie jazz czy muzyka klasyczna. I o ile małe kolumny nie są w stanie nam tego dźwięku rozproszyć w dużym pomieszczeniu, to o tyle duże całkiem sensownie. No, góra i środek się nie zmienia w zależności od
pojemności. Nie? Pytanie tylko oczywiście, jak jest zrobiona cewka głośnika basowego, czy ona faktycznie będzie w stanie być ruszona, tak jak tutaj pokazałem, obsługiwany jest wzmacniaczem od 10 W, także tutaj nie ma się co obawiać, jeżeli chodzi o moc wzmacniacza. Nie? Pewnie nie kłamali. Tak, nie, firma ta nie jasne. I co tutaj dalej? Advent, bardzo proszę. Idziemy sobie. Advent, amerykańska firma, z tego co pamiętam, prawda? Tak, tak. W ogóle jeśli chodzi o firmę Advent, tutaj mam już taki mały off-topic. Cały czas chodzi mi po głowie, mają taki charakterystyczny magnetofon kasetowy leżący, tak jak pewnie wiecie, były leżące takie Tiki, były leżące Akaje i firma Advent też robiła taki leżący magnetofon. One są na eBayu w Stanach dostępne, te magnetofony Adventa. Ja bym bardzo chętnie go kupił, natomiast koszty przesyłek ze Stanów niestety cały czas zabijają ten mój pomysł nabycia tego magnetofonu, więc tutaj zawsze można sobie pójść w kolumny, tak? Tak, wyjdzie, tak. Wyjdzie po Polsce taniej niż magnetofon Adventa, po prostu przesyłki z USA czy to z Japonii, są ceny jakieś masakryczne. No, potrafi sprzęt kosztować 1500, a przesyłka potrafi kosztować 1700 zł. Tak, tak, zgadza się. Znaczy inaczej, no, jeżeli to faktycznie jest sprzęt rzadki, nietuzinkowy, no bo też bierzmy pod uwagę, że tam w przypadku sprzętu elektronicznego mamy przetwornicę, więc no, czasami jest tak, że jeszcze musimy zainwestować potem w coś, co nam zasili ten sprzęcior. Tak. Natomiast jeżeli to jest faktycznie coś rzadkiego, no częściowo gdzieś tam jakieś odmiany JVC, Sansui, co tam jeszcze takiego było, jakiegoś Victora, to są rzeczy, które gdzieś tam nie były importowane, jakby nie były eksportowane poza Japonię na przykład, czy poza rynek amerykański. No i to jest jedyna możliwość, żeby ten sprzęt gdzieś tam ściągnąć, tak, i dostać, tak, nie? Więc wtedy się opłaca. Więc to się wtedy opłaca, mm-hmm, tak? Wtedy opłaca mm-hmm. się mieć to jest swego rodzaju taką perełkę, coś rzadkiego, co u nas nie występuje, co nie pójdziecie do jednego, drugiego, kolegi, trzeciego i nie tak, spotkacie tak. u niego na półce tego również. No to warto, tak? To warto cieszyć się takimi rzadkimi rzeczami, no bo też trzeba pamiętać, że szczególności na japoński rynek, bo Japonia jest takim, znaczy się dość dziwnym, no nie wiem, dość dziwnym, według mnie no bardzo rozsądnym krajem, że najlepsze wypusty właśnie szły na rynek wewnętrzny japoński. W przeciwieństwie do wszystkich innych krajów, w szczególności tych demokracji ludowej, tak zwanych demoludów, że coś fajnego szło na zewnątrz, bo tak, się płaciło tak. za to tak zwaną walutą twardą, tak? A na rynek krajowy puszczało się dziadostwo. Niejednokrotnie wyciągaliście to z pudełka, czy przyprowadzaliście auto z polu, znaczy wasi rodzice, wasi dziadkowie, auto z polu zbytu już musiało jechać na serwis, bo tak, coś tak. było nie tak. Także tutaj wszystkie najlepsze rzeczy szły na zewnątrz, a Japończycy wszystkie właśnie jakieś takie też unikalne, kolekcjonerskie, tak, bez opisów, tak, z czystymi panel frontami rzeczy robili na swój wewnętrzny rynek właśnie, a nie na zewnątrz. No to jest taka odwrotność. To jest, tam to, właśnie to można jest takie rzeczy powyrywać. No to i jest zresztą tam kiedyś, jeśli chodzi, przepraszam jeszcze ci wejdę, jasne, jeśli chodzi o fotografię, miałem kiedyś F4 Nikona, F4S, nie? I kilka właśnie części do niego w stanie nowym i to naprawdę za niewygórowane pieniądze, wtedy jeszcze takie koszty tych opłat pocztowych nie były, kupiłem sobie w Japonii, bo niestety Nikon Polska w Warszawie powiedział, że oni nic nie mają, bida z nędzą przez wieś pędzą, ledwo mi to potrafili wyserwisować, natomiast w Japonii wszystko sobie kupiłem nowe i to naprawdę były niewielkie pieniądze lata temu, jak również byłyby jeszcze mniejsze w tej chwili, także eBay w Japonii, no naprawdę ciekawe. To w ogóle jeszcze też a propos tych możliwości, nie? Często gęsto jest tak, że poza granicami naszego małego grajdołka, który niestety na szczęście się rozwija, jest tak, że były katalogi, są katalogi, te serwisy czy składy częściowe, one funkcjonowały i zamówienie elementu nie było żadnym problemem, natomiast importerzy, którzy gdzieś tam okrajali swoją ofertę tylko i wyłącznie do nowych sprzętów, mieli z tym problem i stąd właśnie serwisy, czy w ogóle jakakolwiek naprawa tutaj na naszym rodzinnym rynku była, czy nawet jest niemożliwa. Nie? Ale to nawet, powiem ci, Michał, jest w czasach nam współczesnych, tak, powiem tak. ci, bo powiem ci, za dużo razy tego słowa używam. Mam Honda Legend, tak, więc ja części do Honda Legend fabrycznie nowe sprowadzam, znaczy raczej w Polsce ich nie kupię, ewentualnie jak mi dealer bardzo pomoże i bardzo zechce pomóc, ale to jest wszystko sprowadzane z magazynów, głównie z Belgii albo na przykład z Wielkiej Brytanii, nie?
Tak, tak. Ta. Tam jeszcze te części funkcjonują i stamtąd jeszcze można sprowadzić, natomiast one na rynku polskim są całkowicie niedostępne. I... No zgadza i to właśnie jak jest z tym wszystkim. Wracając jednak do kolumn, mamy tutaj przykład kolumny dwudrożnej. Jest to na pewno wersja, która nie jest często spotykana na naszym rynku. Głośniki, jak widać, na zawieszeniu standardowym, piankowym, w całkiem niezłym stanie. To znaczy, ja też bym się nie bał, tutaj też taka dygresja, nie bałbym się do końca pianek, jeżeli one nie są do końca stare i zleżałe, bo to jest bardzo fajne zawieszenie, bardzo fajne, sprężyste i szeroko wykorzystywane. Kolumny dwudrożne, które ja bardzo lubię, uważam, że często, gęsto, w zasadzie w większości kolumny dwudrożne będą grały lepiej niż kolumny, kiepskie kolumny trzydrożne, trójdrożne. Z uwagi głównie na kiepskie zwrotnice, nawet nie tyle przetworniki. Mogę się czepiać oczywiście wysokotonowych, który tutaj bardzo przypomina WiFe. Natomiast na pewno jest to sporej wielkości kolumny, więc może być miła niespodzianka, jeżeli chodzi o dźwięk, który sobą reprezentują. Czy to akurat warte 2500? Pewnie tak, aczkolwiek czy to będzie akurat w tej kwestii dużo inne niż nasze niemieckie, powiem, te głównie dostępne niemieckie sprzęty, tego nie wiem, nie słuchałem, więc trudno się tutaj wypowiadać. Mamy następne... Jeszcze tak na koniec, tak. Słyszysz mnie? Tak, oczywiście. Nie wiem, właśnie, powiem ci tak, że amerykańskie zestawy głośnikowe, amerykańskie kolumny, ja zresztą u Grześka słuchałem Big Venturi, pamiętam z tego czasu jego tata, też innego modelu Big Venturi. Ja mam Big Venturi, są to amerykańskie kolumny, tak również Scotty, one grają bardzo przyjemnie i fajnie, więc tu myślę, że jakiegoś rozczarowania powinno nie być. Natomiast ta 2500, no faktycznie może być zbyt wysoka, no bo jak tutaj zaraz zobaczymy, koło tego mamy no szeroki wybór. Tak, i ty jeszcze tutaj, wiesz, a propos, one zagrają, na pewno zagrają, bo tutaj nie ma o czym mówić, natomiast pytanie, czy akurat dużo lepiej, czy jak na przykład Browny za 5-6 stów, czy Arkusy, tego tak. Nie wiem. I to już trzeba byłoby sprawdzić. Generalnie to tak mniej więcej jest, że jak się nie porówna 1:1 w danej chwili, ciężko jest gdzieś tam pokazać przewagę jednych nad drugimi. Nie? Tu mamy IQ T400 na WiFie z bass refleksem, którego ja ostatnio nie lubię, czy ostatnio. Długo go nie lubię, szczerze mówiąc. Natomiast dosyć ciekawe kolumny, jeżeli ktoś lubi oczywiście podłogowe. To też jest taka dygresja mała, że te kolumny podłogowe, te słupkowe, których jest w nowych wypustach bardzo dużo, mają coraz większą rzeszę zwolenników. Natomiast nie wszystkie potrafią zagrać tak, jakbyśmy chcieli. Nieraz po prostu te obudowy rezonują i ja już się spotkałem i z kantonami, i z arkusami. Nie lubię, po prostu nie lubię, wolę, jak to są podstawkowe kolumny równej pojemności, natomiast akurat podłogówki w moim mniemaniu nie są do końca dla każdego oczywiście sensownym wyborem. No, okay. Tu mamy 28 do 26 tysięcy. Przez palce bym trzymał te 26 tysięcy, bo tutaj wysokotonowy jest na WiFie 27 TG05. On bez spadków może do 22 tysięcy dochodzi. Jest to dosyć porządny głośnik wysokotonowy, natomiast nie oczekiwałbym tutaj cudów. Zresztą i tak ludzkie ucho nie jest w stanie tego przetworzyć, także nie skupiałbym się akurat na tym. Porządny kawał sprzętu, dobrze zrobione. Tych akurat nie miałem nigdy okazji słuchać. Trochę też Heko przypominają. Tak. Tych wypustów, bo jakby nawet sam fornir, czy jakby sama forma budowy kolumn, to jest i Arkus, i MB Quart, także jest tego sporo. I akurat jeżeli chodzi o WiFe i Zisa, to jest wiele firm, które na te przetworniki stawiały, także tutaj można być pewnym, że to zagra. Tylko pytanie, czy na pewno wszędzie idzie. Co mamy tutaj dalej? O, tu mamy Quadrale. Też kawał porządnych bydlaków, że tak to nazwałem.
wysokotonowy na wstędze, średniotonowy stożkowy i basowy, bardzo porządny sprzęt. Tu ktoś ostatnio mówił, że nie skupiamy się na kwadralach, to się tutaj na nich skupimy. Zwróciłbym też uwagę na ten bas reflex, który jest takim trochę przytłumionym bas refleksem. Taką flizelinką wyłożoną. Tak, tak, tak. Jest parę firm, które stosowały ten system bas refleksu. To jest bas reflex, tak? Bo to tak czy inaczej, nawet w przypadku standardowych bas refleksów możemy się pobawić i spróbować go lekko wytłumić gąbką różnej gradacji, gęstości w sensie, uzyskując różne efekty. Czasami pozytywne, czasami niepozytywne. Tutaj nie wiem, czy widzisz na tej tabliczce znamionowej. Tak. Jaki mamy zakres przenoszenia? A ja myślałem, że kiedy zostały wyprodukowane, jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec, bo tu mamy jeszcze Niemcy Zachodnie. No tak, West Germany, natomiast no, tutaj szacun, nie? 50 tysięcy. Tak. Ja tego nie skomentuję, natomiast no, skoro im się laboratoryjnie udało uzyskać te 50 tysięcy, no dokładnie, tak. To szacun, to wiesz, to są wstęgi, to jest spoko, okej, okay, ale no, nie wiem do końca, czy to ma jakikolwiek sens, no, oprócz marketingowego, no bo pamiętajmy, że nawet tak. W latach 70. już ten marketing wchodził i tam się zaczęto bić, nawet w katalogach Pioniera mamy z kosmosu moce nominalne czy tam maksymalne w katalogach, także my wiemy, że tak było, natomiast no dobra, 50 tysięcy, 150 watów, mam takie profi, też mają 150 nominalnej mocy, całkiem przyzwoite i obsługuje je Pionier 12-watowy dla impedancji 8 ohmów i to spokojnie działa. Powiedziałbym, że to są chyba najlepsze głośniki, jakie mam, natomiast no te 50 tysięcy to poraża. To poraża totalnie, bo, no bo to jest taki chwyt marketingowy totalnie, którego nie usłyszymy, chyba że nie toperze. Dokładnie, no kwestia, czy w ogóle jest sens brać tego pod uwagę. Głośniki wstęgowe, tak, znaczy inaczej, no, z pewnością sama forma kolumn i zastosowane przetworniki powodują, że jeżeli faktycznie szukamy czegoś nietuzinkowego i czegoś powyżej zwykłego, standardowego ZIS-a, WIFY czy Perlesa, to na pewno te 2800 jest dobrą ceną, żeby postawić sobie coś, co na pewno zagra. Natomiast no nie skupiałbym się na pewno na tych 50 tysiącach herców. Nie ma sensu. Nie, zupełnie nie. Kawał porządnego drewna, to znaczy inaczej, gdzieś tam stawiam je, tak jak już kiedyś pisałem, gdzieś tam na poziomie Arkusów czy MB Quartów. To jest ten mój poziom, że tak powiem, jeżeli chodzi o quadrale. Porządna firma. Nie wszystkie oczywiście wypusty, natomiast porządna firma. Tu mamy Polki. No tak, mamy dosyć ciekawą konstrukcję. Kopułeczka. Bardzo przypomina nasze europejskie wypusty. Kopułeczka oczywiście tutaj mamy jakiś PCV, PVC lub coś innego. Chciałbym sobie tylko zobaczyć, jak to jest skresowane. Tu będzie pewnie większość kolumn, które będą kolumnami podłogowymi. Z tego względu, że no ten pułap cenowy no robi to wrażenie dosyć spore. Ustawienia i tak dalej. Tutaj warto też zwrócić uwagę na ustawienie kolumn. Gdzieś tam. No ja nie jestem zwolennikiem ustawiania kolumn w kierunku osoby odsłuchującej. To jest takie trochę robienie na siłę sceny, scenerii, stereo, Bóg wie jeszcze czego. Jeżeli kolumna w takim trójkącie równoramiennym, przepraszam, równobocznym nie zagra, to coś jest nie tak, albo z pomieszczeniem, albo z kolumną. I tak. Ale też, Michał, no, rzadko kto tak słucha muzyki. Mhm. No, rzadko kto tak słucha muzyki, że siedzimy tam, powiedzmy, dokładnie po środku, pomiędzy dwoma kolumnami głośnikowymi, no bo człowiek się przesuwa, przechodzi, więc to jest takie, no. Kochany, ja tak mam. W jednym z moich odsłuchowych to w zasadzie jest centralnie fotel i tam nikt nie wchodzi oprócz tego, co słucha, więc ewentualnie dwa stołeczki obok.
takim purystą jesteś. Tak, ale znaczy, ja... nie, no tak, wiesz, wczoraj mieliśmy te odsłuchy i... To tak, inaczej, trochę wymaga, wszyscy, wiesz, pod poważnie, krawaty, garnitury, muchy, lampka jakiegoś trunku wysokoprocentowego, oczywiście żart, nie? Bo znaczy, nie, ale gdzieś tam, żeby zachować te... Znaczy to... się, żart to były te krawaty i muchy, nie? Tak. Chodzi o... inaczej, no gdzieś tam ktoś kiedyś wymyślił, pokazał, zbadał i jakby... I to staje się, czy było sensowne, jest sensowne. Oczywiście te pułapki basowe i inne rzeczy, które są związane z pogłosami i tak dalej, to jest wszystko mega istotne, natomiast no, samo ustawienie kolumn względem słuchającego, najlepiej jednej osoby, samotnika, jest ważne, no, ale to, tak jak mówisz, no, nikt tego w ten sposób na co dzień nie słucha, bo musiałbym mieć, tak jak ja, jedno osobne pomieszczenie tylko i wyłącznie do tego, żeby słuchać, na to jest nonsens totalny. Dosyć ciekawe, wracając do tych kolumn, mamy dosyć ciekawe kolumny trójdrożne z elementem pasywnym, powiedział. Tak. No i ładne, i dość ciekawe. To znaczy, ja już słuchałem kilku kolumn, które faktycznie miały membranę bierną. Z lepszym, gorszym efektem, w sensie czasami jest to tylko i wyłącznie element do rozpraszania, znaczy do rozprężania obudowy, bo tak na dobrą sprawę trzeba byłoby się zagłębić w samą kwestię budowy kolumn konstrukcji zamkniętej. To jest dosyć ciekawa sprawa, bo tam są duże ciśnienia i o ile wszyscy są tego świadomi, to o tyle nie wszyscy są świadomi tego, że połączenie, że bas refleks i jakby jest rozwinięcie trochę obudowy zamkniętej, natomiast ma swoje wady, tak jak obudowa zamknięta, a te wszystkie kolumny, czy w ogóle elementy związane z membranami biernymi miały pomóc w niwelowaniu, czy miały być jakby takim pomostem pomiędzy basrefleksem a obudową zamkniętą i jakby pomóc trochę w niwelowaniu tych ciśnień, które są związane z tym, co panuje w środku. Czy do końca, nie wiem, czy do końca ciśnienie wytwarzane przez te głośniki jakby i tą membranę bierną, to jest jakby efekt lepszy niż duży głośnik basowy. Trudno mi powiedzieć. Ta kolumna nie ma basowego, nie ma niskotonowego głośnika? No tak mi się wydaje, że jakby tylko i wyłącznie te dwa małe gnojki robią za basowy, chyba że się mylę, natomiast no tak jest tutaj. Mamy passive radiator, tak. Mamy radiator Polka Audio 300 mm, no. Mamy 165 jako średniotonowy i 25. Wiesz, to jakby ten basowy, jeżeli dobrze rozumiem, to ta membrana basowa, jakby ta bierna robi za głośnik basowy i to ma swój sens, natomiast czy się mylę? No jak dla mnie to jest passive radiator, czyli membrana bierna. Nie? Wygląda, czy... że raczej nie, tak. Bo raczej inaczej, nie, no, są na rynku rozwiązania, które są właśnie płaskimi, to już nawet z Grzechem ostatnio rozmawialiśmy chyba na temat tych Sony z kwadratowymi membranami. One miały albo jedną, tak, albo cztery cewki na przetworniku. Natomiast to nowym nazwijmy. Tak. Natomiast myślę, że tutaj mamy typową membranę bierną. No kwestia do sprawdzenia, natomiast myślę, że to jest raczej ciśnienie, które jest wytwarzane przez te średniotonowe, będzie tym basowym. Natomiast ciekawe rozwiązania, to znaczy Dahlquist i parę jeszcze innych firm, które robiły takie dziwne twory, bym powiedział, głośnikowe. Mają całkiem niezłe efekty i tego totalnie bym nie skreślał, natomiast ja osobiście jestem zwolennikiem tradycyjnych przetworników, aczkolwiek zupełnie nie skreślam, jak są. No tak, bo jest to jednak widać dość duża, Michale, skrzynka, tak, te dwa nisko-średniotonowce, nazwijmy je, to mają po 16 cm. Tak. Więc jak one sobie tam radzą? Nie wiem. Co, no ty, Olufsen u siebie miał, ja mam 60,2. To są bardzo fajne kolumny, te panelowe, takie wygięte lekko. One są na dwóch. Tak.
na dwóch, znaczy generalnie są na niskotonowe, nisko-średniotonowe, bo to jeszcze zaraz dokończę, nisko-średniotonowe są na ATT, a wysokotonowy jest na Wi-Fi 25, ten model 25, jeden z najlepszych. Natomiast do czego zmierzam? Jeden z modeli, i to jest z obudową typu Bass Reflex, natomiast to jest tak zrobione, że niby... One są opisane jako kolumny dwudrożne, natomiast zwrotnica jest zrobiona trójdrożnie i tak na dobrą sprawę jest wysokotonowy, średnio niskotonowy i niskotonowy, to jest to, co ja bardzo lubię. Natomiast jeden z modeli Olufsena ma również zamiast bas refleksu ma owalną, dużą membranę bierną, która niestety jest na piance i niestety dostaje w tyłek i nie ma jak jej zrobić, nie? Więc jeżeli ktoś kupi to albo zrobi z tego bas reflex, albo obudowę zamkniętą, przy czym te obudowy zamknięte, jakby te głośniki z obudowami zamkniętymi nie działają, znaczy nie grają super, nie? Więc jakby zostaje jedynie przerobienie tego na bass reflex, nie? Chyba, że akurat ta membrana bierna będzie w dobrym stanie. Tutaj mamy RFT, ja celowo sobie wszedłem w RFT, bo to są kolumny, których ja nie cenię osobiście, natomiast słuchałem już dwóch modeli i faktycznie to jak nasz Tonsy generalnie u nich na rynku jest bardzo popularne. Zwrotnice też mają bardzo fajnie zrobione, natomiast no tutaj gdzieś tam troszeczkę niedobory, jeżeli chodzi o przetworniki. Nie zawsze to gdzieś tam odpowiada temu wszystkiemu, natomiast bardzo ciekawy głos. Ale słuchałeś dokładnie tych, co teraz oglądamy? Nie, tych nie. Korony jeszcze dwóch innych. Tych konkretnych okay. Nie. Jakoś tak, no nie do końca mi jest zbieżnie z RFT i ogólnie z technologią i myślą techniczną, że tak powiem, tej wschodniej flanki naszej europejskiej strony. Natomiast nie twierdzę, że wszystko co polskie, czy wszystko co wschodnie było złe, bo tak nie jest i zupełnie i nie będzie. Tak, mamy perełki, mieliśmy perełki zresztą na eksport, robiliśmy tak jak wspomniałeś dzisiaj. Dużo ciekawych, fajnych rzeczy, często gęsto z elementów licencyjnych, czyli elementów, które gdzieś tam kupowaliśmy na zewnątrz i potrafiliśmy, know-how mieliśmy. Myśmy mieli problem raczej z tym, że nas gnębiono i nie pozwalano nam robić, tak? To był największy problem. Inżynierów mieliśmy. I takim też problemem był chyba dopływ tak zwanej twardej waluty, tak? Żeby coś pozyskać, jakieś... know-how można mieć, tak, ale niektóre elementy należało pozyskać, no i w tym był niestety cały widz, nieszczęście też i PRL-u. Tak. No ale to są dość rzadkie te RFTC teraz. Widzimy, tak. Cena też, sprzedający też uważa, że są one rzadkimi zestawami głośnikowymi, stąd i ta cena 4000 bez 10 zł. Zdecydowanie tak, to znaczy to już trzeba by posłuchać, bo jak dla mnie, to jak wcześniej wspomniałem, obudowa typu Bass Reflex już jakby trochę skreśla te kolumny. To jest moje zdanie oczywiście, to zupełnie nie naginam rzeczywistości. Takie mam odczucie, w sensie, że to jest wspomagacz pewnego rodzaju. Ja osobiście wolę jeden porządny przetwornik niż dwa, trzy tutaj kolumny takiego producenta. No tutaj są aż cztery przetworniki. Tak, kolumny Kata, to też taka dosyć marketowa półka. Tam potrafiło być 5-10 przetworników, oszczędzano na zwrotnicach, na wszystkim innym. Nie wiem do końca, czy ilość przetworników jakby wiąże się z jakością dźwięku. Tutaj przykład też Duala CL160, 4 wysokotonowe, które ja mega cenię. Natomiast no, Dual stwierdził, że po co ma robić zwrotnica? No, przecież zwrotnica z CL80 starczy. To, że są inne głośniki, to bez znaczenia i w zasadzie to nie gra, jeżeli się zwrotnicy nie zrobi, to nie gra. Głośniki zacne, ładnie zrobione, natomiast no finalnie jak wyszły z fabryki, to nie grają. I to tak w zasadzie w większości Duala, nieraz być może natkniemy się na Duala, natomiast to kolumny, które wymagają sporo pracy i przeróbek. Nie? Czy to zagra, nie mam pojęcia, 3999 zł, staram się też być ostrożny, natomiast myślę, że to jest cena z naprawdę wysokiego kosmosu, mimo że to są rzadkie kolumny. No chyba tak jak pan napisał, dla kolekcjonerów powiedzmy. Tak. No, co tu mamy? Philipsy. Tu mamy Philipsy. No, Philipsy. No, wyglądają troszeczkę jak odnowione, mógłbym się wspierać, natomiast raczej ten Fornir nie jest oryginalny Philipsowski, natomiast... Cała reszta głośników tak. Pytanie tylko, czy wszystkie, bo o ile Philips miał właśnie takie
specyficzne kosze, jeżeli chodzi o, swoje produkty ośmiokątne, 2, 4, 6, 8. Ośmiokątne właśnie. Tak, 9, 10, 12, generalnie kątne. Do niektórych przylgnęła jakaś tam legenda, że jakieś dziewice tam czerpały papier i tam z tego powstały najprzedniejsze stożkowe głośniki świata. Tu mamy oczywiście standardowe głośniki Philipsa wysokotonowe i średniotonowe na kopułkach. No to bardzo specyficzne głośniki, które one są stosowane w wielu konstrukcjach. Te głośniki w ogóle, które teraz oglądamy, to są bardzo podobne trochę do Eurotona. Tyle, że te mają dwa niskotonowe, a Euroton ma jedną 300 niskotonową. Natomiast góra i środek są takie same. Trudno powiedzieć, jak wygląda zwrotnica. Tu już widzimy, jak to wygląda. No, zwrotnica grzebnięta i przewody tak, wymienione, tak. Kondensatory wymienione. Tak, tak. Co tutaj jest ciekawe napisane? Tak, high-end. Nowe high-endowe kondensatory zwrotnicy. No oczywiście, jak tak. Tutaj moja mała dygresja. To już też wiele dyskusji na ten temat było. Każdy z nas ma swoje ulubione kondensatory, to znaczy jak dłubie w zwrotnicach to ma, natomiast ja uwielbiam epokowe, w sensie standardowe, nie high-endowe uważam i to jest potestowane, przetestowane, pozmieniane. Ja bardzo lubię te kondensatory i gdzieś tam w swojej wedze którejś montowałem. Natomiast... No, ale mówisz, które kondensatory? Te, które widzimy, tak, Jensen. Tak. I problem polega na tym, że one, jakby ta zmiana kondensatorów spowodowała, że zmienił się dźwięk kolumn, które bardzo lubiłem. I to już nie było to samo. I jakby, o ile ja sobie dłubię w zwrotnicę, bo no, wszystko ma znaczenie, to o tyle, jeżeli faktycznie mi się dźwięk podoba, to i muszę wymienić kondensator, to szukam takiego samego zdawcy, o ile oczywiście jest sprawny, bo ma być taki sam. To znaczy, nie, ja nie jestem zwolennikiem wymiany kondensatorów w kolumnach tylko i wyłącznie dla zasady, bo tak. I nie uważam, nie, że... Nie, zgadza się, aczkolwiek ja ci powiem też... Już nie pamiętam, ostatnio rozebrałem jakieś kolumny. Nie chcę kłamać, co to było. Właśnie nie wiem, czy nie Audioramy 4000, czy może jakieś inne już mniejsze z tym, no to kondensatory miały pojemności już przywalone 100%, nie? Także no czasami jest to konieczne. Tak. Wymiana tych kondensatorów, ale też znalezienie sprawnych kondensatorów z epoki nie jest łatwa, nawet jeśli ktoś twierdzi, że są. Że nie, zupełnie. Parametry, no to. Tak, no, tak. To nie, wiesz co, ja, wiesz, po kilkudziesięciu latach. Ja często, wiesz co, gęsto kupuję zwrotnice same albo kolumny tylko i wyłącznie po to, żeby wyjąć z nich zwrotnicę i żeby mieć podzespoły z tego, bo no, taka nieznienawidzona firma Fraco. No, ja je bardzo lubię, w sensie lubię. No nie są specyficzne, znaczy nie są wybitne, natomiast one dają specyficzny dźwięk i ja je często stosuję. Zresztą one są w kilku topowych modelach, jeżeli chodzi o Browna, czy Duala na przykład, czy Arcusa, i zmiana tego na coś innego z naszej epoki powoduje, że to już po prostu nie gra. No i tak musi zostać, nie? Natomiast 3999 zł. Jak dla mnie, ja lubię dźwięk Philipsa. Nie do końca jestem przekonany, czy akurat w tym przypadku ta scena i góra będą takie, jakie ja lubię, natomiast bo znam te głośniki. Być może tutaj zwrotnica została troszeczkę zmieniona, natomiast no, to nie jest ten dźwięk, którego ja oczekuję. Akurat w tym przypadku Philipsa, nie? Co my tutaj dalej mamy? Pionierki. No, HPM-y setki, także... lubiane, można powiedzieć szeroko lubiane, pożądane, albo tutaj trzymające cenę, chociaż mi się wydaje, że tutaj mamy cenę dość atrakcyjną, jak za HPM-y setki, bo kiedyś to było droższe. 4300. Mm-hmm. No tak, było drożej. Było co drożej. To... Na pewno przy tej aukcji było drożej. Tak. Testy, recenzenci i tak dalej. To znaczy inaczej, wszystkie, bo tak jak Sony, Pioniery, Technicsy, wszystkie z tych niższych półek, tak naprawdę można sobie gdzieś tam ominąć, bo to są zazwyczaj kolumny gdzieś tam albo produkowane na wschodzie, czyli
tak, Sony czy Technicsy u nas bez zwrotnic, jakiś tam kondensator, głośniki szerokopasmowe, to o tyle i Sansui, i Technicsy czy Pioniery z tych wyższych modeli, to naprawdę bardzo ładnie gra i tutaj no, ciężko jest się do czegokolwiek przyczepić. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie gra. No ja już pomijam ten bass reflex, którego nie lubię, mógłbym przymknąć oko. Nie jestem jakby fanem, to nie jest też tak, że mnie to w 100% zachwyca, natomiast no, prześlicznie gra i chyba tylko tyle można i wyłącznie powiedzieć. Nie? Jeżeli faktycznie szukamy czegoś, co zagra, co ładnie wygląda, no bo to też niestety oglądamy wzrokiem, słuchamy wzrokiem. Jak to nie wygląda, to po chwili się nudzi i jakby nie było, to za zasłoną nie będzie grał. Także jak nie wygląda, może jeżeli nam się nie podoba wizualnie, to i może brzydko zagrać. No, tak jest. Znaczy no wiesz. Siła autosugestii robi swoje, więc... Tak. No to no, niestety to tak niestety jest, że no, no mamy kolumnę, ja też mam u siebie na pokładzie czterodrożną, czterogłośnikową kolumnę. Ja mam akurat z Reinecke. Świetnie to gra. Ja uwielbiam dobrze zrobione czterodrożne kolumny. Zazwyczaj naprawdę ktoś, kto to montował, się napracował nad tym. Szczególnie do muzyki klasycznej, do jazzu, to jest po prostu bajka. Natomiast, czy do muzyki elektronicznej. Natomiast tutaj dochodzi jeszcze ten wygląd. No, zresztą marka też, nie? Bo nie wszyscy to Uniluxy, Reinecke to są takie niszowe rzeczy, jakby też tak, Eurotony. Wydaje, że właśnie ten model, przepraszam ciebie, HP ma setkę, to już taka legenda, jeśli chodzi o Pioniera. Ta. Zestaw głośnikowy, więc ale. No, pewnie nie rozczarujemy się raczej. Nie, inaczej to też nie jest coś, co gra najlepiej na świecie, bo tak nie jest. Natomiast no, inaczej, no, czasami jest tak, że po prostu mamy na pokładzie coś fajnego, chcemy mieć coś fajnego na pokładzie i tyle. No. Dokładnie tak, bo jeżeli mówimy o czymś, co gra najlepiej na świecie, no to wtedy idziemy do high-endu i tutaj Tak, i tam i rozmawiamy ze sprzedawcą high-endowym. Tak, i to nie ma sensu, to jest ta, w ogóle... Ta. Nie, no inaczej, są takie, bo to czasami są promile, czasami, że tak powiem, niuanse decydują o tym, czy coś nam się podoba, czasami nawet to jest tak, że dzisiaj lubimy ten komplet kolumn, a jutro inny i dzisiaj nam zagra to super, jutro nam zagra tamto i inna bajka zupełnie. Tu mamy akurat Cantona, ja nie jestem akurat fanem tej marki, zupełnie nie. Nie gra mi to, to znaczy gra to jak Canton specyficznie. Wiem, że Canton ma swoich fanów i to jest naprawdę szeroko opisywana na wszelkich forach firma produkująca kolumnę. I nie wiem, czy nazwałbym go takim pewniakiem, czy takim zestawem, w ogóle firmą dla każdego, który jakby gdzie zagra wszędzie. Natomiast z pewnością i ma górę, i ma dół, więc podłączając to pierwszy raz, nie porównując, myślę, że nikt nie będzie zawiedzony w żaden sposób. I Canton jest taką firmą, gdzie w ciemno można komuś na pewno polecić. Jeżeli nie ma jeszcze wyrobionego słuchu, to się na pewno nie zawiedzie. Tu mamy jeszcze zestaw kolumn z sterownikiem. Tutaj warto też wiedzieć, że niektóre firmy miały swoje, że tak powiem, dodatkowe moduły do sterowania kolumnami. Czy potrzebne, czy nie, trudno powiedzieć. Na pewno jest, tak? No niektóre miały wbudowane w kolumny, niektóre miały dodatkowe. Te kolumny oczywiście zagrają bez tego sterownika. No bo to jest też kwestia tego, czy przepuszczanie, jeśli jeszcze dźwięk przez tego, to nie jest następne wejście, wyjście jakiejś straty. Tak, to znaczy inaczej. Taka sprawa dyskusyjna jest. Tak, jeżeli dołożysz do tego plus minus na wzmacniaczu, do tego jeszcze jakiś korektor graficzny, jeżeli jest na pokładzie, do tego jeszcze ten sterownik, to się robi taki miszmasz, że naprawdę ciężko to wysterować później. Natomiast no Canton, jak dla mnie, to też oczywiście wiele osób się ze mną nie zgodzi, natomiast Canton jak dla mnie gra specyficznie, gra górą i dołem i nie ma sceny. Natomiast to też nie jest tak, że do każdej muzyki, jak dla mnie, ja bardzo lubię Cantona, jeżeli chodzi o metal czy rock. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o jazz, czy muzykę elektroniczną, czy klasyczną, to Canton mi nie grał do tej pory żaden. Nie skreślam, natomiast to jest taka firma trochę, no bo to jest firma, która jest powiązana z Heco, właściwie to jest ta sama firma. I o ile Heco dla mnie nie gra, to Canton gra. I to jest jakby jedyny pozytyw z Cantona. Czy to gra jak 4,5 tysiąca? Jak dla mnie nie, ale
ale podejrzewam, że będzie trzymało cenę i no i stąd ta cena też, nie, że to jest Canton. I tak bym to skwitował na koniec. Czekam raczej za 4. Więc to nie jest cena ostateczna. Wiesz co, jakbym miał teraz, wiesz, wybierać pomiędzy Pionierami a Cantonami, to już wiesz, co bym pewnie wybrał. No wiadomo. Co my tu mamy dalej? No tak. Bardzo ładne. Barfendale. Ja lubię. Ja lubię. Nie wszystkie mi grają. Bardzo lubię i tutaj też mały akcent na tą, na to górne zawieszenie, które jest wywrócone do góry kopytem. Nie wiem, czy w tym modelu, natomiast zwyczaj we wszystkich summitach jest zrobione to tak, że to jest taka ciekawostka, gdzieś o tym też czytałem, że Summit zrobił sobie takie zawieszenie górne, które jakby poddaje się, to niby standardowo, ale poddaje się, nie poddaje się, że tak powiem, przy niskim odsłuchu. W sensie ten bas, który wydaje z siebie głośnik niskotonowy, zależy też od mocy. Niby to jest normalne, natomiast jakby ten proces przechodzi liniowo, więc mamy tego basu zawsze tyle samo i jakby on jest taki dosyć przyjemny. Miałem już parę summitów i powiem szczerze, że to działa. I naprawdę lubię te głośniki, które mają właśnie zawieszenie, górne zawieszenie odwrotnie. Najwięcej prądu, najwięcej mocy właśnie nam pobiera niskotonowiec. Tak, on jest najbiedniej. Tak. Tutaj jest, trzeba tylko jeszcze zauważyć, że te Farfendale najlepiej grają przy zwiniętym dywanie. I to tak, jest tak, inaczej. Ja miałem nawet problem, bo kiedyś miałem jeden z tych modeli i ja mam u siebie pustkę pomiędzy podłogą, bo podłoga jest drewniana i mam tam 6 cm chyba pustki. I dla mnie był problem, żeby je wysterować porządnie u mnie w tym odsłuchowym. I skończyło się to tak, że się nie pokochaliśmy, natomiast bardzo przyjemnie grające kolumny. A to też to jest osobny temat. Tutaj mamy zwinięty dywan. Czasami trzeba dywan rozwinąć, albo po prostu położyć sobie, kupić, a czasami musi być to gruby dywan, jakaś jeszcze fajna kanapa. Różnie w różnych pomieszczeniach i różne sprzęty ten dźwięk się rozchodzi. Tak. No znaczy, i to też jest następna historia. Tak, i to wiesz co, ja mam taką, chyba już ze znudzenia mam taką zasadę, że jakby jeżeli kolumna ode mnie wymaga dziwactw z cyklu właśnie rzeczy, których ja normalnie nie musiałbym robić, żeby zagrała, to jest kolumna nie dla mnie. Jakby w sensie, niech się męczy ktoś inny i gdzie, w lepszym miejscu odsłuchowym niż moje, no bo ja mam 50 tysięcy innych, które sobie rozłożę i zagrają, więc wolałbym w ten sposób gdzieś tam podejść do tematu. Nie? Co tu mamy dalej? Nie wiem, czy te Celestiony nam się już też nie pojawiły kiedyś na kanale? No były. A bo widzę, że tutaj Allegro nam tak spozycjonowało najpierw polecane, a teraz tak. 2000 widzę. Tak. Celestiony, Ditony chyba już były. Bardzo zacne kolumny. Przy ostatnim odcinku właśnie do 2000 wam wyskoczyły. Tak. One chyba były, także tutaj już nie będę się zagłębiał. Bardzo zacne kolumny. Tak samo te Sonicsony. Tutaj Michał, trochę błąd taktyczny żeśmy zrobili, bo trzeba było dać 2001 zł i wtedy byśmy ominęli wszystkie dwójki, które były w poprzednim odcinku. To przelecimy za chwilę bardzo szybko, także myślę, że tutaj zaraz przejdzie, natomiast te Sonicsy celowo dosyć ciekawe mi się podobają, ale czy to zagra, czy nie, trudno mi powiedzieć. Nie jestem fanem wszystkich kolumn stożkowych, nawet jeżeli one mają dyfuzory. Kurczę, nie wiem, nie jestem i nadal chyba nie będę. Też widziałem kiedyś podobne kolumny bardzo Korala, nie wiem, czy też nie miał tych samych przetworników. Zresztą taka firma Koral jest może troszkę bardziej niszowa u nas, japońska, i też coś podobnego było. No mi się, ja już chyba nie wiem, czy mówiłem, czy nie, te Sonicsy mi się kojarzą z tymi Panasonicsami, Sonicsami i innymi, wiesz, ja wiem, lata 90, wiesz, tam zalew na maksa, więc... Było. Czasami można się po prostu nie fajnie naciąć. Już mamy. Natomiast, no dobra, no, twój konik widzę, Audiorama, 8000. 8000, konik, no dziwna cena tego, tak? Bo tu mamy wiszące, są. Ja mam akurat 4000, ale stojące na nóżce.
No jedną mam zrobioną, druga jest do zrobienia, popalone wysokotonowe. Ciężkie kolumny, te kule są wbrew pozorom dość ciężkie, bo to jest kula w kuli tak naprawdę. Tak, tutaj tak. Mamy taką metalową osłonę z tym pierścieniem, tam jest guma i tam pod tym pierścieniem, nie pod pierścieniem, pod tą kopułą, tak, pod kopułą. Tak, bo to jest góra i dół, pod kopułą, nie? Gromu, pod kopułą gromu mamy dopiero plastik, ebonit, słuchajcie, coś takiego mocnego, czarnego i tam dopiero w tym są umieszczone, w moim przypadku tam powiedzmy dwa niskotonowe i dwa wysokotonowe. I jak już w ostatnim jakimś filmie z Grzeszkiem mówiłem, te dwa wysokotonowe w obu kolumnach mam popalone. Tam jest dość duża zwrotnica, w zwrotnicy mam jeszcze transformator, także to wszystko jest fajnie, tak porządnie zrobione, ale Coś tam nie szło w tych Grundigach, że te wysokotonowce się paliły i już mam jedną parkę mam naprawioną, jeszcze jedną parkę muszę naprawić. No i to poskładać do kupy, bo też tam jest niezła gałkologia składaniem tego wszystkiego z tą nóżką, z tymi wszystkimi. Czy wiesz, generalnie wkrętów. Jak na Fame kulek i kostek i tak dalej, to ta cena jakby nie zabija. Można je kupić pewnie za 600-700 zł, bo takie aukcje też były. Natomiast jeżeli one są faktycznie w dobrym stanie i sprawne i ktoś bardzo je chce, nie miałem okazji, to znaczy wiem kto ma i też już się wpraszam, być może teraz w weekend majowy sobie posłucham, natomiast ładnie wyglądają, to jest szczególnie, bo te są wiszące te na nóżce i tak dalej, więc to pewnie zaraz nam wyskoczą na nóżce, to tak z ciekawości ewentualnie możemy pokazać, wszędzie są wiszące, widzę właśnie niestety. Czy będą jakieś stojące? No zobaczymy zaraz, tu mamy Elaki kolejne. No tak, ale to co, zdjęcie z katalogu, tak? I co? No jest tam jakiś nadruk na tym. Okej. Okay. No tak, 2100 zł i polska dystrybucja, okej, okay, dobra. Ale my chcemy coś starszego. Elaki topowy numer, lepszy. Topowe. No dobrze. No, raczej nie jest to stary model. Co to z tym internetem dzisiaj? Co my tu mamy? Made in German. 150 W. Oczywiście dla fanów podwójnych złączy. Możemy sobie i górę i dół wysterować osobno. By wiring, także beamping. Jeżeli ktoś lubi, oczywiście kolumny ogarniają temat. No i tyle. I tyle ode mnie. Simpson stoi w pokoju. Nie wiem, czy widzisz. No, tak, oczywiście. No, ja kiedyś też chciałem, a to jeszcze coś jest fajnego. Coś się dzieje i mamy Bose. Klipsze, jeżeli dobrze widzę. Tak. No nie wiem, no nie, to Elaki, czekaj. Elaki. Patrz, myślałem, że klipsze. A nie klipsze? No zobacz. Elaki to są? Elaki. Wiesz co, u mnie już tak dobrze tego nie widać, czekaj, sobie przesunę, może ja coś zobaczę. A, widzę, tak, faktycznie Elaki. Teraz widzisz, za bardzo zjechałem. Tak, więc z daleka na pewno bym powiedział, że klipsze. Tak, proszę. Ja tu bym mamy. Powiedział, że klipsze, myślałem, że to właśnie taka ta te miedziane membrany, ten kolor miedzi, a tutaj... No nic, ja... Taka, tu Bose widzę na dole, co tam jest, wzmacniacz? Bose, no. Bose. No fajne rzeczy, no kurczę fajne rzeczy, natomiast czy ja do końca, no dobra, no 1500 do marek, 30 kilo, 1150, kawał gnojków, że tak powiem, dwie dwusetki na basie, 150 i wysokotonowy kopułkowy 19, czyli standardowe podejście. Nie sądzę, znaczy inaczej, to nie jest zestaw, który mnie powala na kolana, jeżeli chodzi o zestaw głośników, więc... No musiałbym posłuchać. Tak jak mówię, no nie wszystkie Elaki w ogóle powalają mnie na kolana. Zresztą ten system, tak jak tutaj otworzymy sobie, ten system jakby budowy kolumn, to nie jest tylko Elak, to nie jest tylko Canton, MB Quart i tak dalej. To jest wiele firm, które stosowały ten sam schemat budowy przetworników. Różniło się to tak naprawdę zwrotnicami. Tu mamy Cantona. Tak samo bywiring, beamping i tak dalej, więc możemy sobie podłączyć dwa źródła pod górę i dół.
Bass Reflex, czyli ta wersja troszeczkę nowsza. No trudno jest to cokolwiek. Takie lata 90. Tak, tak. No ciężko mi jest, wiesz, coś więcej, no bo one z tych słupkowych są dla mnie wszystkie jednakowe i może i wyłącznie ze skrzywienia one zagrają mi tak samo wszystkie, więc nie jaram się specjalnie. Tu otworzyłem sobie, bo tu mamy JBL-e. Ja też nie jestem fanem jakby tej marki, szczególnie z Bass Reflexem z tyłu, bo to też dla niewtajemniczonych trzeba te kolumny ustawić, tak samo jak płaskie kolumny przy ścianach, tak samo te z Bass Reflexem z tyłu nie mogą stać centralnie przy ścianie, one muszą być odstawione. Trzeba z nimi troszeczkę pochodzić. Natomiast JBL to też taka firma troszeczkę skrzywiona przez nasze czasy, bo trochę marketowo tego leciało, te wzmacniacze, te subwoofery, kolumny do kin domowych i tak dalej, więc ten JBL troszeczkę w moich oczach ten nowszy zmalał, ten starszy jak najbardziej tak, natomiast te wszystkie nowsze rzeczy, no nie są to rzeczy, które mnie jarają, tak samo jak Jamo, niestety, tak, właśnie. Alpine i inne. Tak, tak. Dużo firm właśnie poszło, powiedzmy, przełom lat 90., 2000 i dalej, tak, jeszcze po wejściu tych sieci marketów, znaczy to było zauważalne w Polsce, może tam w Europie, nazwijmy ją, tak w cudzysłowie, zachodnią, tylko ze względu na geografię chyba, to było zauważalne wcześniej. U nas właśnie dopiero, powiedzmy, nawet lata 2000, początek lat 2000, wiele firm właśnie odniosłem wrażenie i do tej pory już prawie, tak, się tak troszkę skundliło właśnie takimi wyrobami sensu stricte marketowymi, tak. Można kupić w Media Marcie, tym podobnych sklepach swego ale czasu. Co, daleko nie szukać, bo ja mam Jamo, mam 603S, to chyba dobrze pamiętam, bo to z tymi numerkami to też już amnezja już z wyrodnienia, wiesz, mózgowo połączeniowe, natomiast to są kolumny, które są prześliczne. Ja bardzo je lubię oglądać, one są prześliczne. To jest kolumna, która jest tam, ma wysokotonowy, średniotonowy, ma prześliczny, ma te kopułki przeciwpyłowe, basowy wbudowany gdzieś tam z boku i tak dalej. Natomiast to nie gra. To ma jeden największy problem. To świetnie wygląda, natomiast to nie gra. I kiedyś robiliśmy sobie testy nawet, już tak jakikolwiek wzmacniacz, z czymkolwiek, z jakąkolwiek muzyką, tam wysterować wokal to jest jakiś dramat totalny. To gra górą i dołem, to jest tak jakbyś miał loudness włączony. Wszystko cyka, wszystko dudni. Tego basu może nie jest aż tak dużo, natomiast jest taki rozlazły, taki ciągnący się, on, wiesz, buczy, nie ma doznań. Kurczę, chcieliśmy jazzu posłuchać, mówię, słuchajcie, no kolumny, które nie kosztowały wcale mało, natomiast no to nie gra. Nie? A to bo to też nie były, słuchaj, Michał, kolumny do troszkę do zestawu kina domowego, tak, do 603? Tak. Do kina domowego były, tak, prawda? Tak, tak. To jest zestaw 5.1 razem z subem, ale wiesz co, ten sub, powiem ci szczerze, że sub mi się bardzo podoba. To jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli na przykład masz bolące plecy, nie? To włączasz, odpalasz tego suba i tam masz normalnie masowanie na kanapie jak nic. To naprawdę tam jest 50 tysięcy watów, jak nic. To tyle mogę powiedzieć na ten temat. Natomiast nic więcej. Był aktywny czy pasywny sub? Aktywny jest, aktywny. 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 Wiesz co, no inaczej, no zestaw, bo to nie jest mój, to nie tak, że ja nigdy bym nie kupił i tak, no nigdy bym nie kupił, ale to już bez sarkazmu, natomiast to jest zestaw, który mam pod ręką przez cały czas, gdzieś tam mogę sobie go używać, nie używam, bo to jest zestaw na to taka mała też dygresja odnośnie nowych sprzętów, no. Tam jest Amplituner Onkyo, coś koło 9000 zł. Do tego właśnie jest ten zestaw kolumn Jamo w systemie 5.1 i nawet jak słuchasz w stereo, bo ten Amplituner jest ok, to jest taki system multimedialny, więc dla kogoś, kto jest nowszej generacji, lubi Bluetoothy i inne tam czary mary w fikumiku, to ok. Natomiast no, ja wolę dwa pokrętła góra dół i najlepiej jak one są ustawione na zero bez żadnych udziwnień. Natomiast tam się nie da. No, tam, żeby posłuchać na stereo, to trzeba naprawdę pół godziny spędzić z pilotem, poprzestawiać, poustawiać, poregulować i tak mieć nadzieję, że tam wszystko zostało wyzerowane. No i podłączyć pod to zupełnie inne kolumny, bo sam wzmacniacz tak daje radę, natomiast kolumny, no czego bym tam nie podłączał, to nie gra. To nawet w stereo nie gra, to nawet z subem nie gra. Nie gra, koniec, kropka. Miałem też możliwość posłuchania klipszy z nowszej epoki, gdzieś tam 2000 któryś rok też z systemu 5.1.
jakoś tak chyba Klipsch pchał na Europę tego typu rzeczy i powiem ci szczerze, że to czy to ma etykietę Klipsza, czy to ma Jamo, czy to ma JBL-a, jedna cholercia dla mnie. Dobra, idziemy dalej. Mamy coś, co wygląda na stare. Jest stare, to już chyba też się nam kiedyś pojawiło. I chyba tyle, że nam się pojawiło. Bardzo fajna rzecz, natomiast... No nie... jest. Tak. Fajnie wyglądająca rzecz. Stare natomiast... Techniksy. Tak. Jeszcze tutaj z potencjometrą, tak rzadko spotykane przy ofercie Techniksa na Allegro tych starych kolumn. Tak, więc pewnie tak. Stąd i ta cena nie natomiast... jest tak popularna. Dokładnie, w sensie to fajnie wygląda, możemy się za chwilę otworzyć, fajnie wygląda, ja w ogóle lubię te dyfuzory i to tam i Klipsch z tych starych swoich wypustach też to miał. Tu mamy dosyć ciekawy system, ja bym tych kolumn nie skreślał, nie wiem czy akurat w tej cenie, natomiast ta cena robi, znaczy inaczej wygląd robi roboty, mi się bardzo podobają i nawet gdyby to nie zagrało tak jakbym chciał, to chciałbym je mieć u siebie, w sensie nie mam już miejsca, ale bardzo lubię tego typu połączenie szarego, czarnego i kurczę, bo to cały czas rozmawiamy o tym dźwięku i tak dalej, tak, że to Jamo... Ale właśnie to jest taka sprawa, o której często mówię, musi się też podobać, tak? Sprzęt musi się, tym bardziej jak już chcemy, tak jak w tym przypadku, no kilka tysięcy wydać, no bo 2000 ponad, no to już jest kilka, przynajmniej dwa, więc też musi się podobać, no i tak jak często kupujemy oczyma, No i w porządku. Wyobraź sobie, że... To jest dla mnie jakiś argument. Tak, ale wiesz co, to nie jest od czapy, dlatego że ja mam Arkusy TM85 i one są naprawdę świetne, są genialne. To znaczy, to są kolumny, które są duże kolumny podstawkowe, natomiast to są kolumny, które zagrają wszędzie, w sensie każdemu wszędzie ze wszystkim, każdy będzie zadowolony. Natomiast w momencie, kiedy porównujesz, to już się okazuje, że one mają niedobory, mimo że są na ZIS-ach i WIF-ie, to mają niedobory i one mi się tak podobają wizualnie, że no, co trzeba było zrobić? No trzeba było zmodyfikować zwrotnice, żeby one zagrały. Teraz grają genialnie. Natomiast no, z Arkusem mają tylko wspólnego obudowę i to, że jakby Arkus włożył tam WIF-y i ZIS-y. No? Natomiast w tej chwili to są głośniki, które mają są w systemie 2+1, czyli tam jakby dwudrożny głośnik plus średniotonowy, który zachodzi na te dwie częstotliwości, które są podzielone i gra to po prostu wybitnie. Ale dopiero po zmianie i no bo inaczej, no, podobały mi się, więc chciałem, żeby zostało. Nie? No i to jest najważniejsze, żeby to mi się podobało. Tak. Tu mamy kefy takie dość ciekawe, ze zwrotnicą wyciągniętą na front panel. Tutaj jest na dole membrana bierna będzie chyba, prawda? Tak. I jeszcze dołożony jest bas reflex. Wiesz co, właśnie kurczę, to nie, szczerze mówiąc, to jeżeli to jest bass reflex, to na pewno nie jest membrana bierna, bo to byłoby bez sensu w tym momencie. No to właśnie to dziwne jest, Nie, 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 tu mamy niskotonowy, jako taki niskotonowy głośnik z... membrana bierna, ona by się nie ruszyła, gdyby to był bass reflex w ogóle, to tam z takiego technicznego punktu dokładnie, widzenia. Dokładnie, także ja tak nie miałoby to. Mówię, patrzę się, ale tak mnie zastanawia, że takiego połączenia nie widziałem. Więc to jest faktycznie głośnik, wyglądał w pierwszym rzucie jak membrana bierna. Tak, bo wiele wypustów było takich, które faktycznie miały szczególnie w tym kształcie membrany, bo też to jest tak bardzo podobny kształt do Olufsena, to co mówiłem wcześniej odnośnie membrany biernej, tylko że jeszcze jakby większa. Nie? Natomiast ciekawa rzecz, bo ogólnie zwrotnica na wierzchu i to nie jest takie... Dla kogoś, kto gdzieś tam... Zwrotnica pleckami obrócona, tak? Tak. Wiesz co, to jest świetne rozwiązanie, bo jeżeli mamy jeszcze możliwość, że tak powiem, trochę podubania w tej zwrotnicy, bo już nie pamiętam, jaki model kiedyś gdzieś tam odsłuchiwałem kolumny, które miały faktycznie coś z amerykańskiej, już nie pamiętam, czy to było z rodziny Dalquisha, czy z czegoś innego. Zwrotnica na wierzchu i zwrotnica z możliwością jakby... fabrycznego podmieniania komponentów zwrotnicy. Nie? W sensie takim, że nie musisz rozbebeszać kolumny, żeby sobie podmienić konda na przykład na innego i tak dalej, czy na przykład cewkę zmienić, czy na przykład obwód cewki, tak? Czy pominąć jakiś element. I... Już były przystosowane fabrycznie do tuningu. Te. I generalnie rzecz biorąc lubię takie niuanse. Wiesz, to tak jak z tych starych niemieckich, zrób to sam, czyli wiesz, dostawałeś pocztą przetworniki, a obudowę sobie zrób sam. Nie? I to naprawdę całkiem sensowne. I z takiego punktu marketingowego i z takiego punktu, wiesz, jakby kosztowego, nie? Bo jeżeli ktoś może, to dlaczego w sumie nie? Zresztą orkestery to są takie głośniki, które gdzieś tam były zabudowane szeroko
szeroko w różnych obudowach. Te obudowy to jest dzieło sztuki i gra to niesamowicie, tak? Natomiast są głośniki szerokopasmowe. I oczywiście można się sprzeczyć, z tym, nie ma góry, bo tam izofony K10 są dokładane do tego i tak dalej. Natomiast no, z różnych możliwości, że tak powiem, budowy tych kolumn było i się ludzie prześcigali, czy to miało sens, czy nie, to już jest inna sprawa, bo pewne rzeczy wychodziły laboratoryjnie, a nie odsłuchowo. Nie? Natomiast nie bardzo wiem, po co ta zwrotnica jest, w sensie, bo tutaj są no plusy, minusy, ja sobie zdaję sprawę, że mamy raz, dwa, trzy, cztery, tak? Natomiast być może jest możliwość zmiany, że tak powiem, podłączenia i zmostkowania pewnych elementów, więc to było dosyć tutaj ciekawe. Tutaj widzisz, średniotonowy jest zasilany po front panelu, po zewnętrznej obudowie, niski i wysoki wychodzą przez otwór bas reflex. Tak. Zwrotnica jest obrócona pleckami do tego, w ogóle jest wyciągnięta, no rozumiem, może inżynierom po prostu zabierała za dużo pojemności albo zakłócała tam falę w środku, no tak. No dosyć ciekawe, akurat Kefy to jest firma, gdzie dużo legend narosło, nie? Jeżeli chodzi w ogóle o Kefy, bo zobacz na wymiary tej kolumny, to jest 700 mm, to jest kawał gnojków, to nie jest... Tak, 70 cm. Tak, to jest... Jest dość szeroka, 40, prawie 4 cm. To jest kawał bydlaka, no. To jest kawał bydlaka. Zresztą to mówimy o kolumnach. Powiem szczerze, że to jest kolumna, którą ja osobiście sobie za chwilę dodam do ulubionych, bo kurczę, no mamy 22 kg sztuki, 70 cm wysokości i moje ulubione lata produkcji, czyli od 69, nie? Więc to powiem ci szczerze, że to jest coś, co już dawno mnie nie urzekło tak, wiesz, wizualnie. Nie? No, ale. Ładne, bardzo ładne i to jest chyba, do tej pory to jest chyba jedyny zestaw, który mnie urzekł tak na maksa. Co my tu dalej mamy? Becks & Miller. Cóż mogę powiedzieć, metalowa kupułka, stożkowy, średniotonowy, niskotonowy na czymś, co chyba jest gumą, która ma dziury. No kopułki też dostały, mają za swoje, tak. Już co, ja mam takie Carnegie 90, wiesz? Poprzedni właściciel miał kota. Albo koty, albo stado kotów. Aha. I albo dzieci. Albo dzieci. Wiesz co, albo dzieci z długimi pazurami. Znaczy, mam membrany pocięte na gra to prześlicznie. W ogóle polecam, jak ktoś ma możliwość przesłuchania Carnegie 90 i 120, 120, to są czterodrożne kolumny, to polecam naprawdę, to są mega kolumny. Bardzo lubię. Natomiast, nie polecam, jak ktoś zdejmuje maskownicę i ma koty. A koty, bo tam są, membrany są z takiego papieru, ale taki pokryty, taki dosyć gruby, fajny, także kotom się podoba naprawdę i dlatego, nie? Natomiast bardzo fajnie. Rozsądne i nierozsądne. Ja miałem wiele lat kota. Tutaj u mnie chodził, tutaj jeszcze na podłodze sporo kolumn stoi bez maskownic, bo jeszcze nie zrobiłem maskownic, tak? I nie ruszyła moja kocica. Nie ruszyła moja kocica, jak jeszcze żyła, więc była okej. Okay. Była kotem godnym zaufania. Słuchaj, no ja się cieszę, bo tam są niskotonowe na piance, takiej grubej piance, zupełnie takiej trochę. No. Mam wrażenie, że ona jest nasączona jakimś olejem, ta pianka. Bo to nie jest taka zwykła pianka, taka dosyć grubaśna, natomiast pianka wytrzymała koty. Natomiast no membrany, powiem ci, że te kopułki przeciwpyłowe musiałem kleić, tak samo części membrany do membrany, bo ta górna warstwa została ładnie zdarta, przeorana, zresztą mam takie fajne, wiesz, ślady po pazurach. Ale... masz rację, że to kot. Tak, inaczej, śmieszna cena, bo kupiłem, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie dlatego, że lubię te kolumny, bo za kolumny dałem stówę, więc wiesz, to jest żadna kasa. Mówimy o złomie w zasadzie, czasami kupujesz tak, że kupujesz kolumny za 500-600 zł i masz przepalony wysokotonowy albo basowy trzeszczy albo coś tam, a tutaj wiesz, wszystko sprawne, no tyle, że z przejściami kotowymi, nie? No, ale tu jest...
tak, tak, ale tu jeszcze widzę właśnie teraz, jak pokazałeś tyły, że to są kolumny aktywne. Tak, prawda? Tak, właśnie chciałem nawiązać jakby do tego, że tu mamy zupełnie inny bajer, bo to wygląda dokładnie jak... No i uszkodzone kolumny. Pan pisze w aukcji, że są to kolumny uszkodzone, więc 2250 zł uszkodzone kolumny aktywne, no to... I ciekawe jest to, bo te uszkodzenia, w sensie w zwykłych kolumnach tak. Uszkodzeń się nie boimy, to znaczy boimy się i nie boimy się. Wszystko zależy od czego, bo jeżeli mamy sekcję, na przykład też tam Grzegorz parę razy poruszał ten temat, jak mamy połączoną sekcję wysokotonowego, średniotonowego, możemy je obrócić, zrobić kolumnę lewą, prawą, nie? Natomiast i to jest plus i bajer, natomiast minus jest taki, że zazwyczaj to są kolumny, które są zalane, no więc jak siada wysokotonowy, no to mamy dupę czarną, bo skąd go wziąć i jak go tam wmontować, nie? Natomiast w momencie, kiedy mamy przetworniki osobne, to możemy się jednak pobawić i popróbować, no dobra, coś, jeżeli nie chcemy ich naprawiać, nie? Natomiast kolumny aktywne, to już tam parę razy poruszaliśmy ten temat, są bardzo ciekawe i warto to przemyśleć, dlatego że zawsze wzmacniacze są dobierane do kolumn, nie? Więc jeżeli ma to zagrać, to zagra i zagra to idealnie, no bo ktoś gdzieś jakoś laboratoryjnie to podobierał, posprawdzał i to zagra. Philips głównie produkował swoje aktywne kolumny i tam jest tego sporo. Nie mówię, no tylko Philips, natomiast... Grundigrownie... Tak. Natomiast jest tego sporo. Natomiast no to też właśnie a propos uszkodzonych. Też nie posłuchałem, bo większość uszkodzona. I jakby nie patrzeć na ten temat, to się okazuje, że to są rzeczy, które, że tak powiem, są problematyczne. To wszystko da się naprawić, natomiast no w zwykłych kolumnach no, zazwyczaj to jest albo przetwornik i cewka, albo jakiś kondensator, nie? Dokładnie. Co my tu mamy dalej? Idziemy na pionierki znowu mamy. Dobra, to otwieram sobie pionierki. 2400. No okej. Okay. Mamy dyfuzorek. Średnio-niskotonowy. Głośniki bydlaste jak zwykle. Ja bardzo lubię te regulacje. To znaczy dosyć ciekawie to wychodzi, bo okazuje się, i ja już to też przetestowałem parę razy, byłem kiedyś byłem przeciwnikiem, w sensie podwójnych regulacji, żeby i wzmacniać głośniki miały gdzieś tam jakieś cięcia na zwrotnicach. Natomiast potem się okazuje, że to jest jednak na tej pierwszej linii regulacja i o wiele lepiej to wychodzi, jakby ścinając na zwrotnicy, jeżeli chodzi o wysoki czy średni ton, niż na wzmacniaczu. I ja szczerze mówiąc, jeżeli mam możliwość, to chętnie korzystam. Zresztą nawet jak przerabiam zwrotnicę, to zawsze sobie dokładam taką regulację albo jakby z workami, czy na kątach, czy rezystorach, albo po prostu na bazie właśnie takich regulacji płynnych. No, zresztą to i tak rezystancja. Mam takie pionierki z tymi regulacjami, tylko że zamiast tej tubki wysokotonowej mam po prostu papierowy głośnik wysokotonowy. Ja podejrzewam, że tutaj też jest, tylko to jest taki dyfuzorek, który gdzieś tam ma to rozpraszać. Mi się to podoba, bo to klipsz ze starych czasów, chyba 69, 68 rok też tam miał w swoim dorobku i to mega świetnie wygląda, zresztą nie pamiętam nazwy. Ogólnie nie trafiłem jeszcze, inaczej, trafiłem tylko na jednego klipsza, który super, super zagrał, natomiast przedział cenowy jakieś 40 tysięcy, więc to już jakby absurd, nie? Tu mamy TA, generalnie firma z renomą. Ciężko nie zachwalać, nie zachwycać się. Optycznie wszystkie głośniki sprawne, wymienione na odpowiednie zamienniki. I teraz to taka moja uwaga. Jak jest coś wymienione, to albo jest takie samo, zamienniki, tak? Albo jest takie samo, albo odpuszczamy. Bo sorry, ale no, dajmy na to, jeżeli to była WiFa DT19, śmiałbym twierdzić, że powinna być WiFa DT19, chociaż mogę się mylić, ale taka powinna być, to jeżeli tam wpadł bardzo podobnie wyglądający STX, to na pewno nie zagra. Nie wiem, co wpadło, bo ja już parę razy miałem takie sytuacje podczas zakupu i się okazywało, że panie, ale to wygląda tak samo i gra tak samo. Ale to nie gra tak samo i nie wygląda. Zauważ, przepraszam, Michał, że ci przerwę, zauważ, że te dwa wysokotonowe, one nie siadły do końca, one górem siadły, a dołem nie siadły, tak, w ten frez. Powinna być pianka, kurczę, pod tym, no. Nie wiem, no ja cenię, natomiast
moim zdaniem, takim moim, nie znam tego modelu, natomiast gdzieś tutaj no, mamy bass reflex, gdzieś tam przypominający linię transmisji, nie wiem jak w Arkusach, ale śmiem twierdzić, to czy inaczej, najważniejsza jest średnica i wysoki ton, bo jakby basy to basy, okej, to musi być jakby tandem, no, nie może być rozlazłe, musi być kontrolowane i tak dalej, natomiast no, musi być sytuacja, w której jakby całą tą część, bo tak jak mówiłem, w małych i w dużych kolumnach najczęściej no, wspólną częścią jest góra i średnica i to ona odpowiada za scenę, to ona odpowiada za stereo, czy mamy dźwięk, który się odrywa od kolumn, czy faktycznie potrafimy wskazać te kolumny, co jest no, trochę niefajne i gdzieś tam to w porównaniu wychodzi. I jednak ta góra to jest rzecz mega istotna. To nie jest tak, że jeden i drugi odtwarza do 25 tysięcy herców, bo nie. Ja mam swoje koniki i tak jak Grzegorz lubi Perlesy, ja lubię MP-Quarty, czyli MB-HTL. To jest taki głośnik, który był produkowany przez MB-Quarta jeszcze zanim MB-Quart był MB-Quartem. Mega specyficzna budowa tego głośnika. I to jest głośnik, który bije i Wi-Fi, i Zisy, i wszystkie inne rzeczy. Gdzieś tam, znaczy to już o Philipsie nie wspomnę, gdzieś tam można by się sprzeczać nad izofonem K10 bodajże, ale gdzieś tam te porównania musiałyby być na tych samych kolumnach i tak dalej. Natomiast jeżeli jest wymieniony głośnik wysokotonowy i jest opisany jako odpowiedni zamiennik, to ja dziękuję, tak? Bo jedynym zamiennikiem, który ja znam obecnie produkowanym, to jest WiFa 25, która jest produkowana obecnie i faktycznie jest zrobiona na licencji. To jest ta sama firma, tylko już nie jest WiFo, no, ale powiedzmy, że jest taka sama. Natomiast cała reszta to jest tylko i wyłącznie modlitwa, że jest to stan. Nie wiem do końca też, to tak jest przewijanie cewek, wiesz, jak naprawiamy głośniki, nie? I do końca nie mam pewności, czy tych zwojów jest tyle, ile powinno być, nie? W sensie wiesz, bo dobrać jakby średnicę drucika to jest spoko, ale czy aby jest na pewno, wiesz, 100 tysięcy, 50 tysięcy czy 5 tysięcy tych zwojów, nie? I to jednak ma jakieś tam znaczenie, nie? Ja tego nie sprawdzę, tak? No, zazwyczaj jak się regeneruje, to się regeneruje dwa, no żeby one grały tożsamo, więc jakby to ma sens, nie? Natomiast wolę oryginały, no bo... W tym wypadku idzie się na wiarę, tak? Tak. No bo inaczej, no to są niuanse, których pewnie nie jesteśmy w stanie usłyszeć, no ale no... Sorry. Dobra, mamy Visatony. 2400. Świetnie wyglądające. Jeżeli mnie nic nie myli, to są małe głośniczki. 13 basowy, tak? Takie bardzo designerskie. Tak. Coś formy. Taki olufsenik, nie? Taki... Bardzo fajnie to wygląda, natomiast... No tak, wysokość 20 parę centymetrów. Tak. 25 tuba wysokotonowa, głośnik średniotonowy. Kurczę, ja nie widzę tej tuby. Czy ja nie ślepy jestem? No może jest tutaj taka tuba. Bardziej mi to przypomina nas. Tak. To jest taki stroik raczej niż stroik tuba, taki no, niż tak. Tuba, nie? No bo to jest normalna kopułka, no, zwykła kopułka. Tak, nawet widać przez tą kratkę. No okej, okay, no 8 ohmów od 10 do 100 watów, okej. Okay. No powiedzmy, że jako naprawdę fajna ciekawostka, nie słuchałem, ciężko mi powiedzieć, czy chciałbym 2400 wydać na te kolumny, natomiast na pewno fajnie wyglądają. JBL-ki. Te ostatnio się chyba pojawiły, nie wiem, czy nie były na Audio Asylu. Te chyba były na Audio Asylu. No, też nie słuchałem, natomiast forma bardzo ciekawa, tutaj też musiałbym o Grundigu i Fine Arcie wspomnieć, bo tutaj podobna forma Arkus robił dla Grundiga Fine Arce. Zresztą wiele takich też wypustów manufakturowych było też w kształcie piramidek. No JBL z tych starszych, tutaj porządny, basowy, to co ja lubię. Jeżeli dobrze patrzę, bo tutaj mamy dwa różne głośniki średnio-niskotonowe. Nie jestem fanem, jeżeli dobrze widzę, a myślę, że dobrze widzę, nie jestem fanem metalowych kopułek, jeżeli chodzi o wysokotonowe. Tu jest dosyć specyficzna budowa, bo nie wiem, czy widzisz, tu mamy taki pierścień w tych głośnikach wysokotonowy, karbowany.
są dwie czy trzy firmy na świecie, które produkowały właśnie jakby kopułki, które cewkę mają mniejszą niż faktycznie obrys kopułki. Ona ma jakby podwójny zakres działania. Raz działa jakby jak kopułka, a dwa jako zwykły głośnik stożkowy. Nie? Tak naprawdę to pasmo przenoszenia jest trochę niższe niż w standardowych głośnikach wysokotonowych. Za co też oczywiście lubiłem BHTL. Nie? Natomiast tutaj kurczę, ciężko mi jest coś powiedzieć na temat tych średnio niskotonowych. Na pewno coś tutaj było robione, bo trochę po tych wąsach widzę, że nie są ułożone tak samo. Tutaj może kot był nawet też, bo tutaj też ta. Tak, coś tu się to zawieszenie, działo. Coś tu się działo w każdym. Zresztą zobacz tutaj, nie? Tak samo na zawieszeniu dolnego. Tu też jest poharatane, więc być może kocurek. Tak, są już dziurki w zawiasie. Kocurek, coś tam. I na przetworniku chyba również są na kartonie. Tak. No to wiesz co, to tak jak u mnie na tych Carnegie, wiesz? Tylko, że ja mam więcej. Jeszcze no to jak mówisz, tak. To kotek musiał dopaść. Tak. Znaczy wiesz co, to inaczej. No, jeżeli to nie jest sparciałe, a to jest tylko pocięte, to ja bym się tym nie przejmował, bo to spokojnie jakby swoją rolę spełnia jako to górne zawieszenie i jakby ten element centrujący stożek. Natomiast no wizualnie, nie? Jeżeli tu mamy cenę 2400, no to jest kwestia tego, czy faktycznie odsłuchowo będą nam sprawiały wrażenie dobrych, bo no, jako meble są świetne, po prostu są świetne i genialne. No. Czy one zagrają? No ja jestem skrzywiony. Bardzo ładne głośniki. Brak zbrodni. Okej, dobra. Te 2400 wie coś trochę zaciekawiły. Brak zwrotnic, zmodyfikowane płytki terminali, głośników basowych uszkodzone. No dobra, no ale no, kurczę, brak zwrotnic, okej, no to już nie jest. To już nie jest w tej chwili JBL. To już nie jest bo, to samo, tak. Tak, bo ja no, mogę zrobić zwrotnicę pod te kolumny, natomiast ja nie wiem, jak one. Nie będę wiedział, jak one zagrają, czy one zagrają tak samo jak oryginały, no bo to są tylko przetworniki, a część rzeczy, która jest, to są zwrotnice. Nie? Dobrze, idziemy dalej. Saba, no legenda, dobrze, no zobaczmy tą legendę. Co tu mamy? To oczywiście nie zobaczymy niczego specjalnego. Głośnik trójdrożny, z tego co widzę. Podejrzewam, że jeszcze na wszystkich stożkowych, czyli tu mamy średniotonowy w wersji owalnej, czyli jajowatej, koaksjalnej. Wersja wysokotonowa, prawdopodobnie też stożek. Jeżeli dobrze widzę, to jest standardowy sprzedawca z laptopem z tyłu. Tak. Co tutaj jest napisane? O 6869, dokładnie tak, tam kopułek jeszcze wtedy nie było, 35 W maksymalnie. No ale zobacz, mamy 300 mm basowy, koaksjalny mamy 150 na 220 i wysokośredniotonowy mamy, właściwie wysokotonowy 110. Nie? Nie wiem do końca, to znaczy generalnie kolumny są genialne, jeżeli chodzi, bo są duże kolumny, natomiast nie do końca, na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, nie jestem przekonany do końca, czy ilość wysokich tonów będzie wystarczająca. Ja nie twierdzę, że zupełnie stożki nie potrafią odtworzyć wysokich tonów, bo potrafią, tak? Natomiast 10-centymetrowy wysokotonowy raczej przy obecnej muzyce będzie dosyć ciężki. Podejrzewam, że wiele osób będzie miało niedobory, natomiast same kolumny mogą być genialne, bo koaksjalne, czyli w sensie te owalne, średniotonowe są genialne. W ogóle nie wszyscy wiedzą, że jeżeli chodzi o w ogóle głośniki, o budowę czy montaż głośników, to głośniki właśnie owalne jakby są najmniej wybredne, tak, jeżeli chodzi o ich montaż. W sensie czasami wystarczy tylko i wyłącznie płyta odgradzająca przód od tyłu, nie musi być nawet zabudowa, zresztą część kolumn starego typu szerokopasmowych właśnie nie była zabudowana z tyłu. Dziurki miały albo miały takie otwarte, obudowy, nie? Tak, dziurkowane, ażurowe wręcz bardzo, więc to żadnego ciśnienia tam nie robiło. Czy coś ciekawego nam tutaj jeszcze wskoczy, tak się patrzę. Może nie do końca Teufele. Nie do końca współczesnego, no. To już takie membranki bardziej, powiedziałbym, nowoczesne, natomiast dosyć ciekawa konstrukcja, którą ja bardzo lubię, w sensie już nawet sobie dwie zrobiłem, takie kolumny, które mają właśnie wysokotonowe wystawione ponad.
Bardzo podobnie to wygląda. Designersko mi się to podoba. No tak, Fisher robił coś takiego, Technic zrobił coś takiego. Proszę, no mamy standardowa zwrotnica, może nie standardowa zwrotnica. Ale oryginalna na pewno. Zdecydowanie oryginalna, tutaj szczególnie ta cewka bardzo ciekawa jest i zresztą ta też. W niektórych modelach mamy taśmowe. To jest bardzo prosta, że tak powiem, zwrotniska, natomiast ona jest ciekawie zrobiona, bym powiedział. Schludnie ciekawie zrobiona. Chętnie bym ich posłuchał. Co my tutaj dalej mamy? 4 cewki, 2 rezystory i tam. Tak. No nic, bardzo ciekawa. Ciekawa funkcja. Tutaj mamy jeszcze przekrój tej kolumny. Czy tam z tyłu mamy bas refleks? Nie, jest kolumna zamknięta. Co my tu jeszcze tutaj ciekawego mamy? To jest pokazane, to też nie wszyscy, to jest pokazane, jak się nam rozchodzi dźwięk w tej kolumnie. Ciekawie to jest zrobione, bo to jest kolumna zamknięta. Ona jest kolumną zamkniętą, tak? Tak. I zobacz sobie, jak to wygląda. Faktycznie oni nawet pomyśleli o tym, żeby ten dźwięk w środku się zaginął, nie? Więc nawet przemyślane tutaj skosy zrobione, żeby ten dźwięk się ładnie odbijał. No, kurczę. Przemyślana i prawdopodobnie zmierzona nawet laboratoryjnie kolumna. Wychodzi na to, że kolumna zamknięta, ale z labiryntem swego rodzaju. Tak. No powiem ci, że ciekawe, chętnie bym jej posłuchał. Szczególnie, że tutaj na wysokim mamy wstęgę. Na środku mamy stożek, który ja też bardzo lubię, więc powiem ci, że naprawdę bym posłuchał tej kolumny. Ciekawe, który to jest rok produkcji. 8485. No. Kurczę, to już takie w miarę świeże. Wiesz, broszura ze schematami do własnej budowy kolumn. No proszę. Czyli tak zwany handmade, no. A patrz, bas refleks, no patrz, widziałeś? No, nie zauważyłem wcześniej. A jednak, widzisz, to mnie zastanawiało, po co ten labirynt. Taka pseudolinia transmisyjna, no. Tak. A możesz wyjść z tej, bo tam jest coś tam, wyjdź z tego na aukcję w ogóle tych kolumn, Michał. I co tutaj jest po prawej? Tam miałeś jeszcze inne plany kolumn, czy mi się wydawało? Po prawej stronie. W tej aukcji. Już. Wiesz co, na końcu no tam coś było. Nie, teraz po prawej, pod ceną tutaj. Na tych. Aha, o to ci chodzi. Wiesz co, nie, to wiesz co, kto chyba... jakieś inne. O właśnie, o to. A nie, dobra, tak. To wiesz co, jakieś warianty. Bo ja nie wiem, jak to u ciebie widać, u mnie to widać bardzo kiepsko, więc wiesz co, to u jest, ciebie lepiej widać. To jest, tak, to jest mój ulubiony, wiesz co, sprzedawca od kolumn i tutaj mogą być różne dziwne, ciekawe rzeczy, w sensie... No dobra. To natomiast to ciekawostka jest taka, że po prostu kiedyś, jak rozmawialiśmy kiedyś, to sprzedawało się przetworniki do budowy razem ze schematami i to jest dosyć ciekawa kwestia, no bo można było sobie zrobić ze wszystkiego jakkolwiek by się nie chciało, natomiast one były wyliczone, porobione, więc można było tutaj puścić wodze fantazji i transportowo. Podobnie było w gramofonach. Gramofony do samodzielnego montażu. Tak. Bose. Tutaj trochę przeskoczymy. No to już widać z daleka, że to Bose. Tak, tutaj no dosyć ciekawa konstrukcja, zresztą jak wszędzie w Bose. Nie lubię, w sensie te jakby te kabelki, to jest coś, co ja bardzo lubię na to tak, patrzeć. Tak, to na takich elementach budowlanych bardziej. Tak, no to wiesz. Ciścielskich nawet. Tu listewka, tam listewka, tu niedomalowane, to tak, no i no, tak standardowo. Zresztą to i tak bez maskownicy świetnie wygląda, bo te niemieckie kolumny bez maskownic czasami to dykta i nic więcej, więc to. Ale fajne kolumny, w sensie nie słuchałem zbyt często, zbyt dużo Bose, więc trudno mi się wypowiadać. Ostatni model, ten nieco mniejszy, jak dla mnie miał troszkę zbyt mało góry, w sensie ze względu na stożkowe, wysokotonowe, natomiast no nie to pomieszczenie odsłuchowe i nie ten sprzęt, więc raczej nie będę się wypowiadał. Bose jest na naszym rynku ostatnio sporo, więc można sobie spokojnie, myślę, kupić, posłuchać i wyrobić sobie opinię na temat tej firmy. Na pewno te starsze Bose są i ładne, i mają coś w sobie, coś tak jak Dalkuisz, w sensie nie robili zwykłych rzeczy, bo można było przecież te głośniki umiejscowić na ścianie przedniej, a i Saba, i Bose
i Summit gdzieś tutaj eksperymentowali z tymi wysokotonowymi, które są gdzieś tam pomieszczane po przeciwległych stronach i gdzieś tam to... Tak, tak. Zresztą też również w czasach współczesnych Bose poszło no, w car audio mocno. Nie? Tak, 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 tak. Z różnymi firmami współpracuje i robią car audio do samochodów tam już powiedzmy klasy średniej, czy nawet wyższej średniej. Co to jest? No tu mamy TMR1 podłogowe. Tych podłogowych jest najwięcej, w sensie no tu mam też linię transmisyjną, jakkolwiek zwał, tak zwał, ciężko mi powiedzieć, bo nie widzę przekroju, więc powiedzmy, że to jest Bass Reflex na zasadzie linii transmisyjnej, ale czy to jest linia transmisyjna, czy to jest tylko dziura, trudno powiedzieć. Sznęgowe, wysokotonowe. Standardowo oczywiście, standardowa budowa wysoki, średni i niskotonowy, niskośredniotonowy pewnie niski. Ja nie jestem fanem do końca tych małych głośników. Wiem, że to zagra, mam małe, wiem, że gra, ale kurczę, ostatnio jakoś tak wolę, jak na dole mam 25 czy 30 i ładniej mi to wygląda i mi brzmi, ale no tak jest, no niestety poprzedni wysokotonowy Monacor, tak, głośniki wysokotonowe zamiast Stęg Philipsa, poprzedni właściwie zamontował wysoki model wysokotonowej firmy Monacor, no więc no to już nie ma wstęgi, więc no dobra, to już były wstęgi, nie ma wstęg. Zobaczmy, co dalej rynek przyniesie. Ciekawego. Tak trochę przelecimy, żeby coś fajnego. Tak, nowy... tutaj troszkę współczesnego sprzętu. JBL też i Sansui. Dobra, JBL-ki. No to też po przejściach głośniczki niestety da się wyciągnąć, ale po przejściach. Bass Reflex. Okej. Okay. No i co? Ogólnie ładnie. No ogólnie takie już fajne, pożądane JBL-e, takie bardziej mają taki, taki feeling sprzętu no, studyjnego, tak, może tak, trochę standardowego. W ogóle mnie się podoba, no, mnie się podoba, jak gdzieś tam tutaj, jak widzisz tutaj, te maskownice nie są takie zwykłe, niby to tylko bajer, taki no, element, ale... Ja, takie trumienki, tak, ja nie tak. wiem jak to inaczej nazwać. Taki trapezik, z góry przynajmniej. No cóż tu więcej powiedzieć, no mamy trzy głośniki stożkowe razem z rozbudowaną zwrotnicą, jak widzę, i góra i dół do regulacji, więc całkiem niezłe i podejrzewam, że 300 na basie. Nie, pewnie nie przeczytam, ale podejrzewam, że 30. Także całkiem spore głośniczki. Ja nie wypowiadam się na temat JBL-ów, starych za dużo nie słuchałem, więc ciężko by mi było cokolwiek powiedzieć. Moje ulubione basowe z wywiniętym zawieszeniem górnym, głośniki, kurczę, po przejściach. Po lewej naprawiany, ten średnio. Po prawej też, no. Po prawej również, tak, no to. No kurczę, no dla fana, no, znaczy, tak? To, bo to jest do naprawy, to jest, bo to nie jest naprawione, to jest po prostu do naprawy. Tak, znaczy. Tak, i to problem jest tego typu, że to już jakby Sansui, jakby nie grało, to jakby to jest kolumna, jak Kenwoody, Sansui, jakby z tymi maskownicami prześlicznymi, to są kolumny, które już są jakby trochę małym dziełem sztuki, nie? I to kurczę musi być sprawne i w pełni wizualnie zrobione, bo, no bo to jakby jest sens tego głośnika, nie? Żeby wydać tą kasę. Co my mamy? Kolejne Bose to nie. Mamy co Dali. Dobra, to jakieś malutkie Dali z nowszych. Elaki. To też sobie pominiemy. Strona 4. Co my tutaj mamy? Kantony. Ta formuła już była. Fiszerki sobie otworzymy. BNW sobie otworzymy. Kefy zobaczymy. Yamaszki, ale te Yamaszki to już, wiesz co, nie będę w nie wchodził, bo to już tyle razy o tych Yamachach mówiliśmy. Telefon Kenny. Nic się nie powiem, wiadomo o co chodzi. Tak, tak, tak. Gail. Brown. No dobra, tylko na chwilę. Co my tu mamy? Definitive, pralalala. Kantony Ergo. Korale. To ominiemy. Pionier 60. Dobra.
co mieliśmy? To mieliśmy już, tu włączamy, mamy fiszerki. No okej, fiszerki jak fiszerki. To no wyglądowo nie zabijają, takie dość, są dość dziwne, takie, taka wersja oszczędnościowa jakby. Jakaś płyta pomalowana. Dźwiękowo do 10 tysięcy. Tak, znaczy wiesz co, gdzieś to jest taki przód, a Arkus wprowadził u siebie kiedyś, i to szeroko reklamowali, taką gąbkę, taką perforowaną gąbkę TM86-88 i oni mówili, że to zajebiście tłumi jakieś tam dźwięki wtórne i tak dalej. Natomiast to też gdzieś tam o tym czytałem, że to jest też jakaś tam forma, która gdzieś rozprasza dźwięki. Nie wiem, jaki wiesz, finalnie ma to efekt. Znaczy to chyba, to jest chyba falę odbitą rozprasza. Na zewnątrz, no, tak właśnie wiesz, o co mi chodzi. Nie? Chyba jakby pierwotną, nie ta, wiem. Jakby to w środku było, to jeszcze bym rozumiał, ale tak, na zewnątrz tak, to tak. Ciężko mi jest... Znaczy... No, wizualnie nie zachwycają, wysoki to mi trochę wifą jedzie, a środkowy to nie wiem, czy mi to jedzie nawet. Tu mamy środek, dół na piance. Nie twierdzę, że nie, natomiast kurczę, chyba słuchałem tylko i wyłącznie Olufsenów. Olufsenów i chyba, czekaj, czego jeszcze słucham? No nie, ITT, Carnegie, z Olufsenami Carnegie myślę, że mogą sobie spokojnie konkurować, jeżeli chodzi o środek i wysoki na kopułce, bo ja jednak wolę jakiś środek na stożku i jakby ten, troszeczkę ta średnica i to też jeszcze dobrze okrojone, okraszone zwrotnicą, w sensie chodzi o odtwarzanie tego środka, żeby to nie było szorstkie, takie płytkie i takie bezduszne, jakby ten środek, żeby ta średnica nie powodowała, że ten dźwięk jest taki trochę nie bardzo. Więc ciężko mi jest w tej chwili opisać. Głośniki są trochę nijakie, wizualnie jak wizualnie. Do 20 tysięcy bardzo mi się podoba, że te głośniki są opisane jako 20 tysięcy, tak samo jak MBHTL nie idzie więcej niż 20 tysięcy liniowo bez spadków. Tak samo głośniki od Heko czy Katona też nie idą powyżej 20 tysięcy bez spadków, mimo że są opisane jako 25 tysięcy. Więc bardzo mi się podoba, że oni tutaj podchodzą do tematu serio. Od 27 Hz. Kurczę, no jeżeli to nie jest basówka, a nie jest, 40 cm, to ja raczej wątpię, że to idzie od 27 Hz. Takie odnoszę wrażenie. Nie jest napisane, jaka wielkość jest tego niskotonowego. Nie, natomiast no nie, no bez przesady, to są granice, no, ja wszystko rozumiem, ale na pewno nie od 27 Hz, nie. Chyba, że ja nie wiem, co tutaj podmuch chyba robi tego bas refleksu, bo nie wiem, co tu jeszcze może robić te 27 Hz, ale dobra. Okej, fiszerki mam, no 2600, no, jeżeli ktoś słyszał tak i faktycznie to nawet chyba maskownic nie mam, no to wypełnienie nie ma zerem, tak, no dobra, wykonane z kamienia są, tak, no okej. Ja już kiedyś słuchałem głośników z kamienia i nie ujęło mnie to, szczerze mówiąc, ale nie twierdzę, że akurat ten by mnie nie ujęły. Nie poraziły mnie jednak jakby niczym, w sensie takim, samo opis to opis. Dobra, mamy znowu mojego ulubionego sprzedawcę, BNW. No okej, okay, co ja tu mogę powiedzieć? No, co tu można powiedzieć o tych kolumnach? Ładne sprawy. Ja osobiście lubię Bowersy. Może mam jakieś tam starsze tam dekadę, może dwie, pewnie nawet dwie dekady od tych, bo moje jakieś tam z lat 60. Bowersy. Natomiast mam jedną parę, to też ustalmy. Natomiast grają bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie grają w zestawie z Nadem. Nada symbolu też nie podam, nie jestem Grzegorzem, nie pamiętam. Ja właśnie to mam, obydwoje mamy ten sam problem. Nie pamiętam symboli, ja po prostu nie pamiętam symboli. Ja mogę pokazać ci na zdjęciu, o to mam, tego nie mam, ale zadaj pytanie, jaki to jest symbol? Ja zawsze mam listę, się wspomagam listą, bo jak nie, to nie jestem w stanie pogadać.
to mi można wcisnąć, znaczy wiesz, to prawda, czasami tak, pamiętam, tak. Znaczy, kolumny zdecydowanie czasami pamiętam, ale jak już wychodzą magnetofony, wiesz, jakby te wszystkie cyferki, numerki, literki, to już potem jest jazda, nie? Nie, to... Prawda jest taka, też to nieraz żeśmy poruszali, przepraszam, że ci przerwę, tak, że producenci sprzętu, czy to jest magnetofon, amplituner, tuner, wzmacniacz, robią, nazwy dają te numery całkowicie nieadekwatne do niczego, ani do mocy, ani do wielkości tego sprzętu. To wynika po prostu czasami, nie wiem, jakby siedli i tak sobie dupy wymyśleli. Tutaj damy taki numer, tam damy taki numer, tam damy taki numer i tyle, nie? Wiesz co, wracając do tych akurat, no, nie są największe, w sensie to nie jest jakiś gigant, to też tutaj te 30 Hz, kurczę, no dobra, no powiedzmy, że mają tę szerokość 27, czyli powiedzmy, że tu będzie może maksymalnie 20, nawet chyba nie jest 20 na basie. Raczej bym stawiał, że to jest jakieś 18, no może razem z koszem 20. Kurczę, nie wiem, czy to jest w stanie wykrzesać 30. Nie wiem, czy to jest w stanie wykrzesać 30. Ja bardzo lubię czytać częstotliwości, no ale zobacz, plus minus 3 dB, więc tak na dobrą sprawę te 22, to już tak z Grzegorzem jeszcze też poruszaliśmy ten temat, plus minus 3 dB, to nigdy nie jest plus, tylko zawsze jest minus, to się świetnie pisze, że to jest wahania, tak powiedzmy, że jakieś tam błędy, natomiast w momencie, kiedy mamy minus 3 dB, to przyjmijmy co, 18 tysięcy może i tutaj 40, 50, no powiedzmy, że to jest bez sensu totalnie i nie lubię dyskutować właśnie w ten sposób o sprzęcie, bo to nie wnosi niczego, to tak jak ta norma DIN, która została wprowadzona, trochę bez sensu. Nie? I początek był fajny, natomiast potem się okazało, że to więcej miesza niż robi pożytku. Nie? Tu też mamy kolumnę KEFA, też ze sterownikiem, tak jak w naszym kantonie wcześniejszym. Sterownikiem, w sensie, żeby mnie nikt tutaj nie zjadł. No widać, że sterownik z rynku angielskiego, tak. Tam mamy wtyczkę, tak. No to dosyć ciekawe, zobacz, dosyć ciekawe podstawki, nie? Bo masz kolumnę z basrefleksem na dole. Nie? Od dołu dlatego. No, w podstawce również jest dosyć ciekawe w sensie rozwiązanie, no bo sugerowałoby, że można byłoby je postawić w zasadzie wszędzie. No bo ten bass effect nie będzie wpływał, natomiast i być może on jest gdzieś tam obliczony na tą odległość od podłogi, nie? Natomiast czemu oni akurat musieli? No, być może tak. Dwudrożne kolumny i może zagrać, na pewno zagra, natomiast czy wybitnie, nie wiem. Tych kefów nie słuchałem, więc ciężko mi jest powiedzieć. Ostatnie dwa modele, też nie poznam, nie podam modelu, bo to jest właśnie też ta pamięć. Wiesz, jedziesz odsłuchiwać, masz dwa kefy i nagle się okazuje, że jeden za 3000, drugi tam za 2000 i żaden z nich nie gra. To znaczy nie gra tak, jakby wskazywała na to renoma i cena. Dlatego ja tak do kefa trochę podchodzę z długimi zębami, nie jestem fanem. No właśnie to mi powiedzenie z długimi zębami się spodobało. Zawsze wczoraj z tobą pisali na WhatsAppie i ty mi napisałeś, że długie zęby. Szczerze siedziałem się śmiałem z tego powiedzenia. Bardzo dawno tego nie słyszałem. Mieć na coś długie zęby, naprawdę kupę lat. No, wiesz, jak to już człowiek dinozaurem jest, to potem wychodzą takie chocki klocki, że sobie przypominasz, czego się używało, wiesz, 20 lat temu. I... Tak, tak. Także z kefami to wiesz, inaczej, modele w ogóle, wiesz, przetworników z podwójnymi cewkami, jakby to znaczy inaczej, z wysokotonowymi gdzieś tam montowanymi w środku i to jest zupełnie inna bajka. Natomiast standardowe podejście kolumny, śmiem twierdzić, że mam 10 kolumn, które są różnych, znaczy wiesz, wyprodukowali je różni producenci, różnie się nazywają, troszeczkę też gdzieś tam wizualnie też od siebie odbiegają, natomiast grają identycznie. I gdzieś tam, czy to jest ta firma, czy inna, to trochę mniejsze ma dla mnie znaczenie. No i ja ci powiem, jeżeli tutaj jeszcze jesteśmy przy kefach, jakiś czas temu załatwiłem Grześkowi naprawę właśnie jednego, tam był taki współosiowy kef, tak, był wysoki na niskim, nie? No i tam poszła cewka tego wysokiego, nie dość, że nietypowa, to była też taka modelarska robota dla pana, który to robił. No i koniec końców zakończyło się to niemałym wydatkiem, jeśli chodzi o naprawę samego przetwornika. Tak, tak. No niestety, to
To takie niestety mamy rzeczy, że nie przeskoczymy pewnych kwestii. Nie? Ej, dobrze, ja tak sobie trochę oglądam, wszedłem sobie w telefon Kenny, no bo mamy na tapecie najwyższy model w tej chwili telefon Kenna, TL90. Słuchałem ich, ja mam TL70, które mega lubię, znaczy miejmy też jakby, tych bym nie chciał, może inaczej, bo to jest tak, że to nie znaczy, że najwyższy model z kolekcji będzie najlepszym modelem z kolekcji, bo ten mi nie gra. Natomiast 70-ki mi grają, tylko że telefon Ken dla mnie ma największy problem, w sensie te co grają strasznie przerysowują i koloryzują no mega i po prostu jadą górą, dołem, tylko one nie jadą tak jak Kantony górą, dołem, że po prostu tam jest nacisk na górę i dół i tak dalej, jest wycofana średnica, tylko tutaj mamy taką dźwięczność, taką, bo tam mamy dół na Alnico, góra jest na MBHTL, którą bardzo lubię, środkowy jest na Philipsie, akurat w TL70. Tutaj mamy gorszy zestaw głośników, mimo że te są większe, trochę inaczej zbudowane są budowa, natomiast te mi nie grają i jakby mi ktoś zapytał, czy ja chcę te kolumny za 1000 zł, to powiedziałbym, że ja ich nie chcę za 1000 zł. Oczywiście moje zdanie. No tutaj mogę się tutaj jedynie zastanowić, Michale, tylko do czego one były robione? Czy one były jeszcze robione do wzmacniaczy tam amplitunerów germanowych, jako niemiecki sprzęt, czy do już tranzystorów? Bo już może mówię, na tranzystorach to jest... nie za bardzo chcę zagrać. Wiesz co, nie. One, ja je testowałem, no. Jedne i drugie, bo to dobre pytanie zadałeś, w sensie, bo to jest 72 rok, nie? To już nie jest... To już nie są lampy zupełnie, bo to już nie ta bajka. No nie, lampy nie. To już nie jest, lampy nie są... Nie, i tu już też poniekąd no już zmierz też tranzystorów germanowych. Tak, tak. No. To już mówimy o krzemie tak na dobrą sprawę i one wychodziły razem z telefon Kenami, które już są na krzemach i one z tym były testowane, z tymi telefon Kenami. I powiem ci szczerze, że nie ma tutaj żadnego specjalnego znaczenia, czy ja go podłączę pod Pioniera z 69 na krzemie, czy pod telefon Kena. Gra to tak samo, w sensie to nie, jakby odsłuchowo, jakby ta maniera, na maniera kolumny jest taka sama, w sensie ja je bardzo lubię, bo one są specyficzne, to są jedne z, mówię o 70-kach oczywiście, nie, bo i 800-ki, bo jakby to jest też inna bajka, TL70 i TL800 to są dwie kolumny, dwa zestawy telefon Kena, które ja bardzo lubię, to jest taki zestaw i to TL800 z tego co pamiętam, też są dwie wersje, więc to też nie każda wersja, natomiast i 90, i 600, i 700, 600, 700 w ogóle grałem płasko i niejako i w ogóle to jest kolumna, której ja też ja bym za darmo nie chciał, miałem, nie chcę i już więcej nie chcę, to tylko miejsce by zawalało, natomiast to są kolumny, które grają zupełnie inaczej niż to, co wszystko znajduje się na rynku niemieckim. Polecam, 70-ki są mega. Koloryzują, to jest fakt. Natomiast koloryzują do tego stopnia, że część muzyki, która standardowo, to nie jest taka koloryzacja, którą możemy uzyskać gdzieś tam korektorem graficznym, sobie podbijając tam wysokie czy niskie. One po prostu, one są dźwięczne. W ogóle ten bas jest mega dużo dołu. Ja muszę skręcać dół, jeżeli chodzi o te telefon Kenny, bo tam jest bas na Alnico i tam jest tego naprawdę sporo dużo. Kolumny zwrotnictwa są mega dobrze zrobione. Ogólnie porządne kolumny, natomiast dźwięk jest specyficzny i trzeba tego posłuchać. I nie do każdej muzyki to się nada. No okej. Okay. Co mamy dalej? Tu mamy Gale GS401. No tak. Tak, i znowu mamy tutaj, to też ciekawe, bo to są, już nie pamiętam z czego one pochodzą, ale już takie te głośniki, przetworniki średniotonowe gdzieś widziałem. Nie chcę się tutaj silić na mądrości. To zresztą też bardzo przypomina jeden z tych wypustów przezroczysty, bo to widać nawet ceweczkę w środeczku. Ja nie do końca lubię właśnie... Jestem fanem, jeżeli chodzi o kopułki, jeżeli chodzi o jedwab, w ogóle materiały, nie? A wszystkie te rzeczy, które są PCV-em i aluminium, grają mi troszeczkę tak ostro. Nie wiem, z czego to wynika, ale ta reprodukcja wysokich tonów jest taka trochę inna, specyficzna. Nie? Mamy cenę 2700. Co my tutaj możemy? Lat 70. Pięknie dodają. Oby nikich. No, psz.
60, no faktycznie, no dosyć duże kolumny, 60, 34, 29. Nie znam, chętnie bym posłuchał, chciałbym zobaczyć, jak to gra. Wysokotonowy. Też pierwszy raz. Specyficznie to wygląda. Może z przetwornikami, żeśmy się spotykali przy innych kolumnach. Ta. Natomiast jeśli chodzi o samą markę, no to niekoniecznie. No, ciężka kwestia. Tu mamy browny. Celowo sobie otworzyłem te browny, bo to jest... No, firma jest dobra, tak? Ja znowu będę się upierał, że akurat słupkowe to nie jest kolumna dla mnie, natomiast MB Quart i Brown i Arcus to są takie produkty, które według mnie zagrają na środku salonu na taborecie, te akurat na środku bez tabureta, więc nad Brownem warto się pochylić zawsze, szczególnie tutaj mamy specyficzne, bardzo fajne te kopułki przeciwpyłowe, one są zawsze takie karbowane, powinny być generalnie karbowane, reszta jest papierowa, zawieszenie gumowe. I to już od lat Brown stosował, te średniotonowe zazwyczaj były takie nasączane, takie bardzo oleiste. Mnie się bardzo podoba góra i środek od Browna. W sensie, tutaj też taka dygresja, jak Brown w latach 70. właściwie zawsze stosował przetworniki Heco. I o ile Heco nie potrafiło sobie zrobić żadnej porządnej kolumny, jeżeli chodzi o swoje wypusty, to Brown na ich przetwornikach robił majstersztyki. I tutaj 500-ki, 450-ki, 480-ki to są odpowiedniki Heco. U Browna to gra na zwrotnicach Browna, a u Heco nie gra. I tutaj też z Grzegorzem parę razy już rozmawialiśmy. Jej znania nie zmienię i te wszystkie starsze Hecolce no nie grają, przynajmniej dla mnie nie grają. Te korale też chyba były już wcześniej omawiane. No, korale się rzadko, ale trafiają. Tak, bardzo ładne są te korale, wyjątkowo, bo te korale, co ja spotykałem, zawsze były takie wymęczone. Prześliczne tutaj płócienne zawieszenie basowych. W zasadzie też jedno z ciekawszych. Ja chyba w jednych z Sony mam właśnie zawieszenie płócienne. W zasadzie to jest niezniszczalna rzecz. Dosyć lekka, bo to też warto podkreślić, że od zawieszenia też zależy od jakby sztywności zawieszenia, zależy od to, czy ten głośnik zagra tak czy inaczej, czy zagra w obudowie zamkniętej czy otwartej i jaka pojemność tego głośnika, tej obudowy będzie musiała być zastosowana i tak dalej, bo tutaj szczególnie kiedyś jeszcze w latach 70., 80. producenci dostarczali właśnie przetworniki do zbudowania własnej obudowy, a do dnia dzisiejszego, kupując subwoofer na przykład do samochodu, dostajemy razem z tym głośnikiem informacje o tym, czy i jaka ona, ta obudowa ma być zrobiona, jakiej pojemności, jeżeli otwarta, zamknięta i tak dalej, więc oni dbają o to, żeby te parametry były zastosowane i jakby żeby ten głośnik pracował w swoich takich optymalnych warunkach. Nie? Także Korale 2800, no całkiem, powiem szczerze, czy 2800 nie wiem, natomiast całkiem fajne głośniki, nie są zbyt specjalnie duże, natomiast 19 kg sztuka, to już też parę razy rozmawialiśmy z Grzechem, że to, że głośniki są ciężkie, nie oznacza, że dobrze zagrają i to, że głośniki są lekkie, nie oznacza, że są do kitu, nie? Natomiast... źle zagrają, tak? Tak. Dobra, co my mamy dalej? Jak tam wyglądamy, co my tam mamy dalej, powiedz, bo ja też będę musiał, wiesz. Już sobie tak szybciutko przelecimy, Electro Voice, tralalala. Z powrotem nam audioramy skoczyły za jakąś... Tak, no, to już 2800. Te sisy sobie otworzymy. Co my tutaj jeszcze mamy z takich ciekawych rzeczy? Quadrale już były, Elaki. Bardzo podobne były, więc już nad tym się nie będziemy rozwodzić. Kolumny szafy grającej, Pioniery 705. Ok, idąc dalej tym śladem, zobaczymy, co tu jeszcze nam wyskoczy. Darek nas opuścił, niestety sprawy ważniejsze. Spróbujemy sobie dokończyć to w miarę sensownie, zobaczymy, co nam tu jeszcze wyskoczy. Sansui. Bisatone. Strona siódma. JBL King.
jeszcze jedno JBL-ki mamy. Pionierki. O, bardzo fajne Technicsy. O, Grundig i Hi-Fi Boxy. 80. Te audioramy, o których rozmawialiśmy z Darkiem. No ale tu są 140, nie będziemy otwierać za 4000 zł. No, powiedzmy, że są fani. Ktoś, kto się z tymi kolumnami na co dzień spotykał w młodości, dzieciństwie, no ma pewien sentyment. Zresztą jest kolumna specyficzna, specyficznie gra. Zresztą tutaj ciężko wchodzić w dywagację czy dyskusję. No ma to swoich fanów. Zresztą na YouTubie jest dosyć sporo zwolenników jakby tego typu wypustów polskich. Znaczy on, Tonsil akurat w tamtych, no, produkowane są nadal, w tamtych czasach ciężko był dostępny nawet w takich zwykłych wersjach. I to nie była taka rzecz, że po prostu się szło do sklepu, kupiło to. Kto ma trochę więcej latek, to będzie wiedział o co chodzi, nie? Natomiast dobrej muzyki posłuchać ciężko było, jeżeli chodzi o lata 70., 80. Po prostu było ze wszystkim ciężko. Tu mamy Beckers Miller Sigma, high-end, oczywiście high-end, jak zwykle high-end, high-end Active. Zobaczmy, co tutaj mamy. Oczywiście ze wzmacniaczem, głośniki aktywne. Szkoda, że zdjęcia są kiepskie. Tu warto też powiedzieć, że jeżeli mamy faktycznie dobry przedwzmacniacz czy wzmacniacz z rozłączanym preampem, to warto gdzieś tam rozejrzeć się po głośnikach aktywnych, o ile są sprawne, dlatego że tak jak już wspominaliśmy, te głośniki są liczone pod kątem ich optymalnej pracy i nigdy nie będzie nic lepszego, jeżeli chodzi o zasilanie tych konkretnych, takich konkretnych, czy tych konkretnych kolumn. Nie, zawsze będzie coś innego, zawsze gdzieś tam będzie coś innego grało. Tutaj mamy typową jakby końcówkę mocy, która ma napędzać nasze kolumny i ona do tego się sprowadza. No, tu mamy głośnik dosyć świetnie zbudowany, w sensie nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest metal, jeżeli chodzi o wysoki i średni ton. Jeżeli jest, to ja jestem troszeczkę uprzedzony, natomiast mamy tutaj stożkowy głośnik średniotonowy, który nam specjalnie uzupełni całą linię i to też warto brać pod uwagę. 3000? Podejrzewam, że możliwe, że tak. Tu mamy sprzedawcę firmowego, więc spokojnie można byłoby wziąć, posłuchać, jeżeli faktycznie ten dźwięk jest ok, to myślę, że warto, tym bardziej, że są to kolumny w wersji aktywnej. Nie? Tu mamy Sansui, to jest to, co mówiłem wcześniej. No, Sansui są kolumny, które świetnie grają, są kolumny, które świetnie wyglądają. Tego modelu nie słuchałem, natomiast ogólnie jestem fanem, jeżeli chodzi o Sansui i Kenuda. Bardzo mi się te kolumny podobają, nie do każdej muzyki, natomiast kawał porządnego klocka i myślę, że warto się zainteresować. Natomiast wydając takie pieniądze, trzeba już wiedzieć, co się kupuje, więc warto przesłuchać kolumnę i kolumny w ogóle na swoim sprzęcie. Tu mamy zestaw czterodrożny od Sansui SPX 7000. Powiedzmy, że z jakąś taką drobną regulacją. Niskotonowy, średniotonowy i do tego góra na hornie i wysokotonowe, także z dyfuzorami. Tak się zastanawiam tylko, czy to nie jest, bo obudowa przypomina nasze kochane Westry, natomiast tak się zastanawiam, czy to jest stożek, czy to jest kopułka, raczej to jest stożek, bo w Sansui zawsze były stożki, właściwie przeważnie były stożki. Co my tutaj mamy? JBL-ki ze świetnymi maskownicami z pianki. Często gęsto się trafiają w kiepskim stanie. Pytanie, czy to jest oryginał, czy jest zrobione, bo to też można zrobić.
330-196 to jest mała kolumienka, 10 kg. Powiedzmy, że od 44 Hz na... i 7, tak? 44 Hz do 44 000, tak jak dobrze widzę. Jeżeli dobrze myślę, to tutaj powinniśmy mieć przynajmniej wstęgowy głośnik wysokotonowy. Ale to już dla chętnych, jeżeli faktycznie takie pasmo przenoszenia to by sugerowało. Natomiast czy tak faktycznie jest to dla chętnych, czy ta cena, no, to już jest inna bajka. O tym nie będziemy dyskutowali akurat w tym przypadku. JBL-ki 110, zawieszenie piankowe. Myślę, że bo to od Magnata bardzo podobna konstrukcja też z Bass Reflexem. Wysterowanie wysokotonowego i średniotonowego, co jest bardzo ciekawe. Kopułka myślę, że ma bardzo niewielka, bardzo podobna do tej FIFOSKiej 19, natomiast podejrzewam, że coś innego tutaj mamy. Głośnik średniotonowy, warto też wspomnieć, że tego typu budowa, konstrukcja będzie powodowała, że ten jakby to zawieszenie górne będzie dosyć sztywne tego głośnika średniotonowego. To daje też do myślenia, jeżeli chodzi o charakterystykę jego odtworzenia. Nie? Ja zdecydowanie wolę bardziej głośniki średnio-niskotonowe, które gdzieś tam bardziej ciepło tą średnicę odtwarzają. Natomiast Summit też miał w swojej ofercie głośniki średnio-niskotonowe czy średniotonowe zawieszane sztywno i one też mają bardzo fajną charakterystykę pracy. Nie? Co my tu mamy? Pionier CS99A, bardzo fajne pionierki, oczywiście też wysokotonowe na stożku. Bardzo ładne głośniki, megaśne głośniczki. 50, jeżeli chodzi o moc. Tym bym się też nie sugerował, to już chyba mówiłem wcześniej, jakby do normalnych odsłuchów takich teoretycznych wystarcza tak naprawdę 5-10 watów i to każdy, kto gdzieś tam obcował z lampą, wie, że 3-5 wat to jest naprawdę opór mocy, natomiast we wzmacniaczach 12-15-20 watów to jest coś, co spokojnie nam wystarcza do odsłuchów, do gdzieś tam powierzchni 30-40 metrów kwadratowych. Nie ma sensu iść, tym bardziej, że prąd będzie coraz droższy i w momencie, kiedy będziemy mieli wzmacniacze 150-watowe, głośniki kolumny 150-200-watowe, to tak naprawdę idzie tylko weter i pompujemy moc w ciepło. Nic z tego nie wychodzi. Nie? Bardzo piękne głośniki. W ogóle Pionier z tych starszych wypustów Technicsy, Pioniery, Sansui, to są mega piękne głośniki. Warto się tym zainteresować, natomiast to są piękne meble i to nie jest tak, że to za każdym razem każdemu i do każdej muzyki będzie odpowiednie. Tu mamy Technicsy, bardzo ciekawe, to chyba też o tym już dzisiaj było, że mamy jakby podwójne membrana, podwójne stożki, mamy głośnik wysokotonowy, który jest zbudowany, natomiast podejrzewam, że to już jest troszeczkę nasza konstrukcja, mogę się mylić, natomiast nie znam tego modelu, wydaje mi się, że to już troszeczkę nasza konstrukcja, jeżeli chodzi o produkcję. Bass Reflex z tyłu, natomiast i w kefach, no to jest coś, co gdzieś tam robi robotę, nie zajmuje dużo miejsca i no ciekawa, naprawdę ciekawa konstrukcja głośnika. Być może, to półosiowe płaskie, podwójny magnes bass, 240 głośników, jest to nowe 28. Tak, no, dosyć ciekawe, fajne głośniki, natomiast 3700 zł, nie wiem, trzeba byłoby posłuchać, natomiast konstrukcyjnie mega śliczne, mega przepiękne, zupełnie inna konstrukcja niż takich standardowych wypustów. Tu mamy Grundig Box 80 i to faktycznie chyba one się już pojawiły na kanale, świetne kolumny. Prześliczny mebel w ogóle, będę się powtarzał, natomiast mamy tutaj zupełnie inną konstrukcję, to już to też co było, świetna budowa, że tak powiem, głośników. I zwrotnica, którą możemy sobie sterować i zmieniać parametry, jeżeli chodzi o odsłuch, coś co też nie jest do końca spotykane.
Zresztą charakterystyka, która jest pokazana również. Myślę, że warto się zainteresować. To jest coś, co na pewno będzie tylko i wyłącznie skiwało na wartości. Niemniej warto też zwrócić uwagę, że jak widzicie, niełatwo to sprzedać, tak? Po 3900 zł to już jednak spora kasa i czasami wisi to po rok, dwa, trzy i nie może zostać sprzedane. To jest też to, o czym wspomniał Darek, to są audioramy na nóżkach. Właśnie to ten sam model, tylko i wyłącznie nie podwieszane, tylko stojące. Chętnie posłucham, nie miałem jeszcze okazji, chętnie posłucham, jak to gra. Natomiast no mega prześliczny element wyposażenia pokoju, wnętrza. No coś, co na pewno robi wrażenie. Kiedyś na mnie robiło wrażenie, jak widziałem kule od Tonsila, montowane podsufitowo. Nie grało to jakoś specjalnie wybitnie, natomiast lakierowane w piękną czerwień, no robiło to naprawdę wow dla kogoś, kto gdzieś tam zaczynał swoje odsłuchy z Unitrą, Kasprzakiem i jakimiś innymi monofonicznymi wypustami, już o Kajtku, Walkmanie polskim nie wspomnę. To już chyba też na kanale było opisywane, Yamaha NS690, bardzo fajne i genialnie brzmiące głośniki. Tutaj też zwrócę uwagę ponownie na temat głośnika wysoko, na ten głośnik wysokotonowy. To jest kopia MB Quarta, MB HTL z takim karmowanym pierścieniem naokoło wysokotonowego. Zresztą powiększoną, tutaj mamy część średniotonowego głośnika. Bardzo podobnie mi brzmi głośnik średniotonowy z niektórych kolumn Duala, tam był MB MTL. Też mega sprawa, w sensie zupełnie inne pasmo przenoszenia, szersze, cieplejsze niż standardowo z kopułki średniotonowej. No i tutaj centralny głośnik niskotonowy z specyficzną dziurą. No, świetne kolumny, dosyć duża cena, natomiast na pewno odsłuchowo świetne. Co tu mamy? To już było. Dobra, to już mamy. To też już było, to też sobie zamykamy. I tu mamy SIS. Dobra. No faktycznie. SIS. Wszystko jest na SISach. Świetne głośniki. Myślę, że mogą robić naprawdę sporą robotę. SIS Type 60. Kilka modeli Dynaco. Czyli tak na dobrą sprawę to jest znowu prawdopodobnie handmade. Czyli coś, co było gdzieś tam wysyłane do zrobienia samemu. Stylową jednostkę magnetyczną, średnią, magnet basowy. No, myślę, że to naprawdę może zagrać. Znaczy, ja nie jestem też fanem głośników wysokotonowych SIS-a. Nie robią takiej roboty jak MB czy wstęgowe. Natomiast na pewno ta część głośników na pewno może zagrać. I na pewno nikt nie będzie rozczarowany. Tutaj ta cena też nie jest super jakoś duża. Myślę, że to jest coś, co jest jednym z ciekawszych elementów dzisiejszego wyszukiwania. Co my tutaj mamy dalej? Revoxy. Ok, otworzymy sobie Revoxy. Kantony odpuszczamy. Audioramy. Tutaj audioramy, co jak widzieliście wcześniej, od 2000 do 4000 zł. Te ceny naprawdę sobie robią wow i to w zależności od stanu. Koenig, Infinity Kappa, to też sobie pozwolę opuścić. Celestiony, Kenwoody. Do tego modelu też kiedyś słuchałem, zaraz sobie otworzymy. Elektrostaty. Co tutaj mamy dalej? Tyle już było dzisiaj. Może coś ciekawego nam jeszcze tutaj wpadnie. Canton Ergo 102. Okay. Co my tutaj dalej mamy?
Alexa, Sui SP50. Dali tutaj jak nasze JBL-ki wcześniejsze, Philipsy, aktywno, nieaktywne. Co tu jeszcze mamy, żeby sobie otworzyć JBL-a w tym samym elemencie. Infinity Kappa, Jenseny. No dobra, to się zbliżamy do końca. Tu mamy Revoxy. Co tutaj mamy ciekawego? Używane, sprawne, wszystko oryginalne. Kawał dużych gnojków. Niestety, to jest to, co mówiłem, ja tych Revoxów kiedyś słuchałem. Nie lubię. Nie lubię tej góry, w sensie nie, jakby nienaturalnie, nie każdy utwór muzyczny. Coś nie tak. Kurczę, już parę razy i w WIF-ach miałem metalowe kopułki i w Revoxach właśnie. Ja wiem, że są fani i jakby one mają wyższy laboratoryjnie i jak to mówią, idą wyżej, tak, do 27 tysięcy herców, natomiast i to cały czas się będę opierał przy tym, że nie herce robią robotę. Jakby to nie to, że to jest pasmo przenoszenia, że to jest wysokotonowe i jakby na tym zamykamy temat, tylko to jest kwestia tego, jak interpretują materiał wejściowy i czasami jest tak, że dzwoneczki nie brzmią jak dzwoneczki, że jakby to, no, nie ma tej sceny, w sensie albo mamy jęki, piski, albo mamy gdzieś tam jakiś koc na kolumnach. Tutaj ja osobiście nie odczułem tej chemii z tymi kolumnami, mimo że to są duże kolumny, które ja bardzo lubię. Natomiast nie odczułem tej chemii zupełnie, absolutnie. No i trudno, no, są ciężkie, są duże, są bydlaki, są fajne, drogie. Natomiast nie było nam chyba po drodze. Tu mamy taki sobie zupełnie inny wymysł. Koenig Specials. Tak samo w poprzednich kolumnach mamy Bass Reflex, prawdopodobnie też linia transmisyjna z wyjściem na górze. Trzeba powiedzieć, no oprócz tego, że tutaj ta obudowa wygląda jak wygląda, czy to oryginał, czy nie, trudno mi jest powiedzieć. Natomiast w podobnym tonie miałem kiedyś Arcusy TM69 i no, czuję taki niesmak do wysokich, czarnych kolumn. Trójdrożnych, w sensie, bo ten dół trochę wygląda mi jak WIFA i ten wysokotonowy trochę jak WIFA. I tak kurczę, to od razu widzę ten rozlazły bas, jeżeli chodzi o reprodukcję dźwięków i nie do końca chyba to jest to, czego ja oczekuję. Bardzo ładne Kenwoody, tych osobiście nie słuchałem, natomiast Kenwoody zawsze miały to do siebie, że ładnie wyglądały jak Sensui. Wysokotonowy, taki trochę trąbkowaty kopułeczka, prawdopodobnie dosyć sztywne zawieszenie głośnika średniotonowego, no i regulacje, które ja bardzo lubię z średnich i wysokich tonów. Głośniki rzadkie, LS-909-4200, kurczę, do posłuchania, bo to jest jednak głośnik. Nie jestem fanem japońskich w ogóle kolumn. No, uwielbiam wygląd Sansui, Kenwooda. Bardzo lubię, szczególnie tych brązowych z tymi maskownicami plecionymi. Bardzo je lubię. Są po prostu cudowne. Natomiast no, dźwiękowo to nie jest coś, co mnie jakoś specjalnie urzeka. Część też kolumn późniejszych japońskich była produkowana w Europie, więc nie mają specjalnie wpływu jakby w związku z Japonią. No. Tu mamy Infinity 2000. To jest zupełnie bajka, bo jak miałbym strzelać, to tutaj mamy Philipsa i strzelałbym, że to Philips. Jeszcze bardzo lubię genialne. Natomiast nie słuchałem. Chętnie bym posłuchał. W ogóle to stary zestaw kolumn elektrostatycznych, jeżeli faktycznie tutaj wysokotonowy
jest zasilany przez te przetworniki elektrostatyczne, to tutaj musi być naprawdę bajka. Mamy bas 300 mm, mamy środek jeden stożkowy i cztery głośniki wysokotonowe elektrostatyczne. Tutaj też jedna uwaga, ten głośnik jest w stanie odtwarzać wysokie tony do 22 tysięcy Hz. Także to są w ogóle podwójne stożki, podwójne stożkowe głośniki na zawieszeniu miękkim. No, ja je bardzo lubię, one są były używane w kilku konstrukcjach, raczej z tych wysokopółkowych, także warto się nad tymi kolumnami pochylić, jeżeli są sprawne, bo tutaj może być bajka, jeżeli chodzi o jazz czy muzykę klasyczną, coś niesamowitego prawdopodobnie. Herbert Hem K2, Bass Reflex, to już są głośniki z membranami trochę nowszymi, o ile się nie mylę, mogę się mylić, natomiast no to już tam polipropylen, jeżeli dobrze widzę, wchodził troszeczkę później. Zawieszenia gumowe, wysokotonowe, głośnik dwudrożny z Bass Reflexem. Dosyć duża obudowa, to trochę mi tutaj podchodzi Brownem, też miał takie konstrukcje u siebie, z tym, że głośniki zamknięte. Ciężko mi powiedzieć, natomiast chętnie bym posłuchał, bardzo lubię głośniki dwudrożne, jak już chyba wspomniałem, o wiele lepiej reprodukują dźwięki niż kiepskie głośniki trójdrożne. Co tutaj mamy? No nic więcej nie zobaczymy, głośniki 500 mm wysokości, tak jak mówiłem, prześliczne. Coś niesamowitego, jeżeli chodzi o wygląd, w ogóle to jakieś takie małe dzieło sztuki. Jak zresztą Kenwoody, no, standardowe wejścia głośnikowe. Tutaj nic więcej nie dodać, trzeba ich posłuchać, bo one robią robotę wizualną, natomiast czy się komuś będą podobały, jeżeli chodzi o odsłuch, to już jest druga sprawa. Nie? Tu mamy Dali, tak jak mówiłem, to odpowiednik JBL-i piramidkowych. Co my tu mamy? No, bardzo prosta zwrotnica, nic specjalnego, z bezpiecznikiem w ramach ochrony, dwa rezystory, cewka, kondensator, a i to wszystko. Co tu mamy dalej? O, ta jedna, a ta jest bardziej rozbudowana, no proszę. Podwójna. Porządna cewka, tutaj trzeba byłoby prześledzić też, jak to jest zrobione, bo ta cewka to prawdopodobnie jest cewka głośnika niskotonowego, a nie ta. Są też dwie, właściwie to są cztery cewki. Całkiem porządnie zbudowana zwrotnica. Mniejsze zwrotnice wymagają rdzenia, większe zwrotnice są w środku puste z tak zwanym rdzeniem powietrznym. Są zdania też podzielone, które są lepsze, dlatego że są testy, które udowadniają, że rdzeń się nasyca i jakby traci swoje właściwości, natomiast no, różnie producenci stosowali, szczególnie w tych mniejszych konstrukcjach. I były cewki taśmowe, i były tak, Olufsen na przykład stosował u siebie małe cewki z rdzeniem, właśnie z dużym rdzeniem stalowym. Zresztą tutaj ważna też kwestia jest taka, że nawet śruba, która jest poprowadzona w środku cewki, która przymocowuje zwrotnicę do obudowy, też jest rdzeniem tej cewki. Prześliczne kolumny, jak grają, trudno jest mi powiedzieć, nie wiem, natomiast są prześlicznie duże. Chciałbym posłuchać. Bo to tak jak zawsze Grzegorz mówi, z ukłonami dla Grzegorza, mogą zagrać i to na pewno zagrają. Czy wybitnie, nie wiem, natomiast na pewno zrobią wow, jeżeli chodzi o pomieszczenie. Szczególnie gdzieś tam, jak mamy na zdjęciu z Macintoshem. Nie? Więc tutaj to są takie rzeczy, które gdzieś tam łechtają oko. Czy na pewno lepiej o 5000 niż kolumny za 4000, za tam 1000, to nie wiem, natomiast na pewno zagrają. Tu mamy kolumny Philipsa, kolumny aktywne. Kolumny aktywne Philipsa, dobrze mówię? Dobrze mówię. Jeżeli są powymieniane i są zrobione, to jest szacun, bo to jest ważne, większość tych kolumn wymaga niestety roboty i nie grają.
No wszystko jest Philipsa. Góra Philipsa, środek Philipsa, głośniki mieliśmy dzisiaj na tapecie. Też mówiłem, że on był stosowany też w Eurotonie. W paru jeszcze innych filmach, w Saba bodajże też stosowała te głośniki bez zmian, jeżeli chodzi o swoje produkty. Nie są może super wybitne. Gdzieś tam obiło mi się uszy, że to są też jakby te kolumny, które gdzieś tam mają taki charakter studyjny troszeczkę bardziej, natomiast zakres regulacji i tak jak mówiłem wcześniej, dedykowany wzmacniacz powoduje, że te głośniki grają tak, jak mają zagrać. Nie? I warto się nad tym pochylić. Na pewno ceny były parę lat wstecz niższe, natomiast też no, można było kupić je za 2000 i za 2100, ale no, raczej uszkodzone do zrobienia. Jeżeli faktycznie działają i są sprawne, to myślę, że warto posłuchać, udać się posłuchać. To jest dosyć duża kupa pieniędzy, natomiast myślę, że warto. Tu mamy też kolejne klocki. Otworzyliśmy je tylko i wyłącznie dlatego, że są naprawdę duże. Zresztą tutaj małych nie ma. Tak już chyba dzisiaj rozmawialiśmy, że Infinity głównie nam się kojarzy z takimi wstami marketowymi, czy Car Audio, natomiast z tych swoich starszych wypustów świetne kolumny, zresztą nie ma się tutaj do czego przyczepić, świetne kolumny, duże kolumny, grają świetnie. Zazwyczaj grają świetnie oczywiście, natomiast no to już są takie kolumny, które warto przesłuchać i zobaczyć, czy w ogóle wejdą. Myślę, że nikt zawiedziony nie będzie, natomiast tutaj też kupujemy raczej oczami i tu, czy to będzie JBL, czy ELAC, czy Arcus na przykład, TL1000, to też kwestia około 5-10 tysięcy złotych, ale to już trzeba posłuchać i odsłuchać, zobaczyć, co będzie lepsze, nie? Bo tutaj częściowo gra rolę obudowa i wygląd, wielkość i tak dalej, niekoniecznie sama budowa przetworników, czy sama jakość odsłuchów, nie? Jensen LS5, też głośniczki, które są dosyć specyficzne, jeżeli chodzi o budowę. Myślę, że aż nie aż tak popularne, jak wszystkie naokoło, które widzimy. Średniotonowe mamy na piance. Zresztą niskotonowe też jest na pianeczce. Jeżeli jest to zrobione, nie jest sparciałe, to warto się tym głośnikom przyjrzeć. Natomiast to jest niestety tak, że to jest już kwota 5000 zł i tego trzeba posłuchać, bo to są rzeczy, które mają specyficzny już dźwięk. I obudową, ale to są rzeczy, które ze względu na swoją budowę, czy zastosowane przetworniki, czy budowę zwrotnicy, powodują, że ten dźwięk będzie zupełnie inny niż w innych konstrukcjach. Tutaj też zwracałem uwagę na pasmo przenoszenia. Dosyć fajnie poprowadzone, tu mamy od 50 do 20 kHz. Mamy dół na 12-calowym głośniku niskotonowym, co pokazuje, że tak na dobrą sprawę taki duży bydlak, czy 30 na basie odtwarza nam bez spadków, prawdopodobnie bez spadków, od 50 Hz, a widzieliśmy poprzednie konstrukcje na 18 czy 20, gdzieś tam od 27 Hz, co jest totalnym nonsensem. Do 20 kHz, więc naprawdę sensownie poprowadzone pasmo, zakres przenoszenia, zalecany wzmacniacz od 10 do 75 W, także naprawdę całkiem przyzwoite kolumny. Myślę, że nie wiem, czy warte swojej ceny, natomiast myślę, że warte na pewno zainteresowania. I tym myślę, że na dzisiaj kończymy, że tak powiem, naszą przygodę z kolumnami. Jeżeli miałbym zakończyć, czy podpowiedzieć, czy zachwycić się czymkolwiek, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj widzieliśmy, jako że nie jestem fanem kolumn słupkowych, podłogowych, to na pewno będą te kefy i tych bym chciał posłuchać, dlatego że to jest dosyć ciekawa, nietuzinkowa konstrukcja. I jako mebel, że tak powiem, i jako coś, co na pewno może zagrać i chciałbym, żeby gdzieś tam zagrało. Cena nie jest jakoś specjalnie wysoka i kurczę, to może być chyba na dzień dzisiejszy najlepsza opcja
Tym bardziej, że przejrzeliśmy sobie kolumny do 5000 zł i myślę, że to będzie, czy może być jedna z lepszych opcji, jeżeli chodzi o kolumny dnia dzisiejszego. Słuchajcie, kończymy zatem. Darek nas wcześniej opuścił. Pozdrawiam oczywiście. Zachęcamy do subskrypcji kanału. Być może na Audio Azylu też coś znajdziecie dla siebie. No i zachęcamy oczywiście do komentarzy, tak? Jeżeli macie pytania, czy sugestie, czy coś, o czym rozmawialiśmy, was zastanawia, lub chcielibyście z nami podyskutować, oczywiście komentujcie, jesteśmy, na ile czas oczywiście pozwala. Przypominam oczywiście, że nasze dywagacje to jest tylko i wyłącznie nasza luźna rozmowa na temat tego, czego słuchaliśmy, z czym słuchaliśmy, co nam się podoba. Każdy z nas ma swoje skrzywienia i to jest tak niestety, że jednemu leży bardziej Elak, drugiemu bardziej Arkus, a trzeciemu jeszcze coś innego. Nie wszystkich nas stać na kolumny za 10, 20, 50 tysięcy złotych, więc opuszczamy, szczerze mówiąc, te wszystkie wypusty z cyklu Klipsze za 40 i gdzieś tam jakieś wypusty Arkusa za 11, 12 tysięcy, bo to nie ma sensu najmniejszego, natomiast warto jest gdzieś tam wyszukiwać perełki, niekoniecznie z naszego rynku, które gdzieś tam mogą ciekawie zagrać lub mogą być ciekawym kąskiem, który wzbogaci naszą kolekcję lub będzie tą jedyną parą kolumn, którą będziemy odsłuchiwać większość naszej muzyki. Tym samym dziękuję wam za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Cześć, do usłyszenia.